Minęła godzina 10 i myślę, że możemy zacząć naszą dzisiejszą konferencję, nasze dzisiejsze spotkanie. Pozwolę sobie na taki króciutki wstęp do tego naszego wydarzenia. Myśląc o wartościach, przychodzi mi osobiście do głowy taka pewna metafora bieguna. Według znanego polskiego trójmiejskiego podróżnika i pisarza Marka Kamińskiego, biegun jest tym, co wprawia w ruch. Jest tym, co w sobie nosimy i co powinno zostać przez nas odkryte. Ale nie tylko ludzie mają swoje bieguny. Bieguny mają również organizacje. Są to wartości, wokół których codziennie krążymy, krążą nasze myśli i aktywności. I idąc na biegun, jak pisze Marek Kamiński, można go nie osiągnąć. Ale to, co ciekawe, podkreśla zresztą nie tylko on, że porażka jest siostrą sukcesu, a nie jego odwrotnością. I myślę, że dzisiaj o tym tutaj parę słów też padnie. Dlatego, że porażka jest czymś, z czego możemy się nauczyć i dowiedzieć czegoś o samych sobie. Na przykład tego, na ile jesteśmy gotowi brać odpowiedzialność za konsekwencje swoich własnych czynów. I w końcu kontrola. Często w takim powszechnym obiegu pojawia się takie stwierdzenie: ufaj, ale kontroluj. Czyli to pokazuje, że pomiędzy tymi dwoma terminami jest pewna tajemnicza więź, o której dzisiaj również myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, wymienić poglądy. Ja bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych witam serdecznie na konferencji. Dotyczącej odpowiedzialności, kontroli i wartości. I chciałbym teraz poprosić o głos pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Szanowni Państwo, nasz otwierający mówił o biegunie. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że biegun kompetencji, profesjonalizmu i umiejętności przesunął się dzisiaj w Polsce, w okolicy właśnie tej sali, i patrząc na skład, który jest tutaj naszych gości, uczestników, prelegentów, nie mam żadnej wątpliwości, że właśnie ten wyjątkowy biegun dzisiaj tutaj najlepiej jest odczuwalny, a zacznę od najmilszego obowiązku, czyli od przywitania gości, uczestników, prelegentów. Jeżeli Państwo pozwolą, oczywiście w sposób szczególny na początku chciałem przywitać współgospodarzy, czyli pana Krzysztofa Burnosa z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Witamy serdecznie. I pana Sebastiana Bugermeistera z Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Toż są nasi współgospodarze z obu instytucji, z obu organizacji. Mamy liczną też reprezentację na sali. Bardzo się cieszymy. W dalszej części przedstawiciele obu też instytucji będą zabierać głos. A teraz Państwo pozwolą, że przywitam prelegentów, których się cieszymy, że są z nami na sali. Jest na sali i będziemy za chwilę mieli możliwość wysłuchania specjalnego wystąpienia Jacka Santorskiego. Witamy serdecznie. W debacie, w dyskusji o działalności instytucji kontroli i audytu w oczach interesariuszy weźmie udział kilku uczestników. Pozwólcie Państwo, że przywitam. Jest z nami pani profesor Aldona Kamela-Sowińska. Witamy bardzo ciepło. Jest rektor Uniwersytetu Gdańskiego, jego magnificencja, pan profesor Jerzy Gwizdała. Witamy ciepło. Jest także już na sali pan Robert Bartolt, członek Komitetu Audytu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Witam ciepło. I dotrą do nas, przywitam też tych prelegentów, których jeszcze nie ma, ale którzy za chwilę, nie zakładam, że do nas dołączą, a na pewno przed rozpoczęciem dyskusji w tym punkcie będzie to pani Dominika Bettman, reprezentująca Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pan prezydent Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni, pan dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Bardzo się cieszę, że na sali są także przedstawiciele organizacji samorządowych. Chciałem w tym miejscu przywitać skarbnika miasta stołecznego Warszawy i przedstawiciela Unii Metropolii Polskich, pana Mirosława Czekaja. Witamy ciepło.
Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych reprezentuje jej przewodnicząca, pani Grażyna Wróblewska. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego reprezentuje audytor wewnętrzny urzędu, pani Marlena Zimnota. Witamy ciepło. Są z nami także na sali przedstawiciele innych organizacji i instytucji, czyli Związku Powiatów Polskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na razie czytam, bo te osoby jeszcze docierają, więc przeczytam instytucjami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Zamówień Publicznych i Związku Miast Polskich i może zbiorowo przywitamy tych przedstawicieli. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli Państwo pozwolą, chyba ten najmilszy obowiązek mam za sobą. Ja oczywiście w sposób szczególnie ciepły witam wszystkich obecnych na tej sali. Cieszę się także z licznej reprezentacji moich współpracowników z Najwyższej Izby Kontroli. Także to nasze spotkanie jest relacjonowane w internecie, więc jestem głęboko przekonany, że uczestników będziemy mieli dużo więcej niż na tej sali. Ja jestem przekonany, że to, co będziemy mogli za chwilę wysłuchać, o czym się dowiedzieć, będzie warte tego, żeby uwagę temu poświęcić. Jeżeli Państwo pozwolą, jesteśmy w miejscu oczywiście dla nas pracowników Izby szczególnym, bo w najbardziej reprezentacyjnej sali Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli pozwolicie, w tym momencie ja już może w dwóch zdaniach, może w czterech powiem o naszej instytucji, zanim oddam głos temu prelegentowi wprowadzającemu, bo chciałbym Państwa przekonać, że Najwyższa Izba Kontroli jest absolutnie dobrym miejscem do tego, żeby gościć takie spotkanie, o którym mówimy, o odpowiedzialności, o kontroli, o wartościach, o instytucjach kontroli i audytu w kontekście rozwoju kapitału społecznego. Jesteśmy w siedzibie instytucji, która ze wszystkich instytucji publicznych w sposób szczególny jest przypisana do zadań, odpowiedzialności związanych z kontrolą, ze sprawdzaniem, można powiedzieć, z audytem finansów publicznych, ale także musimy o tym pamiętać, że nasza instytucja te swoje obowiązki wykonuje daleko szerzej niż tylko i wyłącznie sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa przez instytucje publiczne. Ostatnie lata to także w naszej instytucji okres dynamicznych zmian. Tym zmianom ulegały zarówno metody pracy, jak i także definiowanie głównych celów kontroli, a także relacje z naszymi interesariuszami. I mogę powiedzieć, że zarówno te metody pracy, jak i kontrola ważnych dla obywateli obszarów i relacje z interesariuszami, to jest to, co w ostatnich latach w Najwyższej Izbie Kontroli dynamicznie się zmieniało. Dla nas takim elementem satysfakcji osobistej jest to, że kilka lat temu, w momencie, kiedy przychodziłem do Najwyższej Izby Kontroli, zaufanie do NIK-u było na poziomie 32%, teraz jest ponad 50% ze wszystkich instytucji publicznych. Pomijam te, które zawsze się cieszą największym zaufaniem, jak strażacy, kościół i wojsko, ale z instytucji publicznych NIK jest rzeczywiście tą instytucją, która może powiedzieć, że w sposób wyjątkowy jest obdarzana zaufaniem do jej efektów pracy. I to jest najlepsze podsumowanie państwa pracy. Te słowa oczywiście w sposób szczególny kieruję do pracowników Najwyższej Izby Kontroli, ale przede wszystkim zmian, jakim podlega urząd w ostatnich latach. Bo oczywiście pamiętamy o naszej tradycji. Państwo wchodząc mogliście zobaczyć różne tablice, popiersia, które w sposób szczególny się do tej tradycji odwołują, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żebyśmy jako instytucja, konstytucyjny organ kontroli państwowej ulegali zmianom zgodnie z tymi trendami, którym podlega kontrola i audyt wewnętrzny. Tym zmianom uległo zarówno planowanie kontroli, jak i wprowadzony w ostatnich latach system zapewnienia jakości postępowania kontrolnego, jak także podążanie za trendami w kontekście korzystania z technologii informatycznych w przeprowadzaniu i planowaniu kontroli, czy w kontekście transferu wiedzy i doświadczenia. Takim wyjątkowo daleko idącym zmianom podlegał sposób planowania i przygotowania do kontroli. Przygotowaniem planu rocznego kontroli zajmuje się specjalny zespół, który w Izbie został powołany, zespół do spraw planowania. To do niego trafiają wnioski z poszczególnych jednostek organizacyjnych i ten zespół dobrany w sposób szczególny z pracowników cieszących się dużym uznaniem, autorytetem, ale i ogromnym doświadczeniem pracy w instytucji podejmuje decyzję, jakie obszary w sposób szczególny Izba będzie kontrolować w kolejnym roku. Typowanie tych obszarów dokonuje się w oparciu o analizę
analizę sześciu kluczowych z punktu widzenia życia społeczno-gospodarczego kraju obszarów ryzyka w kontekście niskiej jakości usług publicznych, niezrównoważenia finansów publicznych, niskiej konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, negatywnych zmian społeczno-demograficznych, niskiej jakości stanowionego prawa i niedostatecznego jego egzekwowania, czy wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Oczywiście nasza instytucja jest taką instytucją, która próbuje godzić ogień z wodą, czyli z jednej strony przeprowadza ponad 100 kontroli planowych, tych, które są typowane w obszarze, którzy wskazują analitycy Izby, w obszarze tych kluczowych zagrożeń, ale również jesteśmy instytucją, która podnosi ten poziom zaufania obywatela do instytucji państwowych poprzez instrument, który się nazywa kontrolą doraźną, tam gdzie obywatele do nas kierują wnioski w takim trybie bardziej ad hoc, bez planowania, ale na zasadzie interwencji podejmujemy takie kontrole doraźne. Tych jest w skali roku kilkaset. One często są kontrolami, które z uwagi na szerokość, zakres tych kontroli są również kontrolami niezwykle szerokimi. A ich szczególną zaletą jest to, że one w sposób taki bezpośredni odpowiadają na ten brak czasami zaufania obywatela do funkcjonowania jakichś instytucji publicznych. Tu odwołam się do jednego przykładu sprzed trzech lat, kiedy 3 lata temu w sposób szczególny obywatele wyrazili swoją wątpliwość co do prawidłowości wyniku wyborczego w wyborach samorządowych, a nie ma czegoś, co w sposób bardziej istotny podważa zaufanie obywatela do instytucji państwa, jak co do prawidłowości wyników wyborów, to Najwyższa Izba Kontroli jako jedyny organ w państwie uprawniony do kontrolowania pracy Krajowego Biura Wyborczego, a przez to w sposób pośredni Państwowej Komisji Wyborczej, taką kontrolę w trybie natychmiastowym przeprowadziła. Odwołuje się oczywiście tylko do tego jednego przykładu, żeby Państwu pokazać, że podchodzimy do tematów najtrudniejszych, a przez to i najistotniejszych z punktu widzenia obywatela. Mówiłem już o tym, że wprowadziliśmy nowy system planowania kontroli. On jest także uzupełniony o możliwość zgłaszania nam tematów do kontroli przez kluczowe instytucje państwa, w sposób szczególny przez parlament. Ale także ten nowy sposób pracy NIK-u wyraża się we wprowadzonym w ostatnich latach w NIK-u systemie, wprowadzonym w 2014 roku, systemie zapewnienia jakości procesu kontrolnego. Ten system postawił sobie za cel dostarczenie kontrolerom takich praktycznych narzędzi wspierających dbałość o jakość wykonywanej kontroli, ale wprowadził także bardzo precyzyjnie określone, sparametryzowane mierniki oceny jakości kontroli. Nie uciekamy także jako instytucja, która kontroluje innych, żeby dokonywać autooceny co do jakości naszej pracy i według bardzo precyzyjnie określonych parametrów każda kontrola, którą przeprowadzamy, jest oceniana i pod względem tych parametrów, które służą podnoszeniu jakości wewnętrznej naszej pracy, pracochłonności, czasochłonności, czy kontrola została przeprowadzona właśnie we wskazanym terminie i z wykorzystaniem tych zasobów, które były pierwotnie określone, ale także oceniamy każdą kontrolę z punktu widzenia tego, co ona w rzeczywistości przyniosła z punktu widzenia obywatela, czyli oceniamy także tych jakość wniosków, którymi kończy się kontrola, także zakres zainteresowania społecznego kontrolą, prawidłowość przeprowadzenia jej od strony metodologicznej. Nie muszę oczywiście mówić, że wszystkie kontrole NIK przeprowadza według standardów kontroli jakości INTOSAI, czyli według ISAI-ów, które są z bardzo ważnym narzędziem przeprowadzania kontroli. Tak jak powiedziałem, w ocenie wykonania zadania później biorą udział wszyscy uczestnicy kontroli. Taki standard wprowadziliśmy, począwszy od kontrolerów, po osoby nadzorujące, poprzez poszczególne jednostki kontrolne uczestniczące w kontroli, a kończąc na ocenie przez wiceprezesa i prezesa nadzorujących kontrolę. Tak jak powiedziałem, korzystamy też coraz szerzej z rozwoju technologii informatycznych w przeprowadzaniu, planowaniu kontroli, ale także zmieniamy nasz sposób doboru tematów. Najwyższa Izba Kontroli do tej pory była synonimem głównie kontroli budżetowej. Przed rokiem 89 była synonimem zbrojnego ramienia partii, czyli bym powiedział, przeprowadzała kontrolę w tych instytucjach, gdzie decyzją polityczną miało dojść do zmiany. Od
kreślamy grubą kreską tą historię. Oczywiście pamiętamy o słynnych kontrolach z czasów PRL-u, jak na przykład słynna kontrola dotycząca budowy domów przez notabli w czasach PRL-u. Po roku 89 oczywiście mieliśmy te kontrole głównie finansowe. Pamiętamy historię NIK-u i wyjątkową kontrolę z punktu widzenia także tożsamości instytucji, w której jesteśmy, czyli kontrolę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Mówi się, że matkę wszystkich afer to Najwyższa Izba Kontroli była tą instytucją, która wtedy wskazała, do jakiego szerokiego zakresu nieprawidłowości doszło. Ale teraz zaczynamy wchodzić w coraz nowe obszary. Wchodzimy w obszary, w których instytucje państwa wyraźnie nie domagają, chociaż nie są to obszary klasycznej kontroli finansowej. I znowu odwołam się do przykładu, który może państwa zaskakiwać, my w Izbie go znamy, ale on był zaskakujący może z punktu widzenia opinii publicznej, tak w kontekście ustaleń, które poczyniliśmy, jak i tego, że tą sprawą zajmowała się Najwyższa Izba Kontroli. Całkiem niedawno przeprowadziliśmy kontrolę dotyczącą rynku suplementów diety. Możecie sobie państwo zadać pytanie, czy to z punktu widzenia konstytucyjnego organu kontroli jest temat, który w ogóle powinien być przedmiotem naszego zainteresowania. Ponad 90% Polaków łyka różne suplementy diety. Kobiety łykają suplementy diety związane z skuteczną walką o utrzymanie wagi. Mężczyźni łykają suplementy diety, szczególnie młodzi, żeby trochę lepiej się prezentować w sensie wizualnym. Wszyscy łykamy suplementy diety, minerały, witaminy, które mają suplementować niedobory, które są w naszym organizmie. Ponad 90% Polaków takie suplementy diety łyka. Okazuje się, że rocznie w Polsce wydajemy na suplementy diety ponad 4 miliardy złotych. Ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem suplementów diety. Jeżeli mówimy o rynku, który dotyka w sposób bezpośredni zdrowia, a przystojność życia obywateli, wydawałoby się, że instytucje państwa w sposób szczególny tą część funkcjonowania szeroko rozumianego państwa dotykającego obywateli monitorują. Niestety, jak pokazała to kontrola Najwyższej Izby Kontroli, ten obszar był w zasadzie poza praktyczną kontrolą instytucji publicznych. W toku tej kontroli na nasze zlecenie wykwalifikowane laboratoria dokonały badania ponad 50 substancji, które są sprzedawane jako suplementy diety. I co się okazało? W Polsce wśród suplementów diety sprzedawaliśmy substancje, które zawierały w sobie bakterie chorobotwórcze, bakterie kałowe, pochodne narkotyków, czy w najlepszym tego przypadku substancje, które nie zawierały składu zapisanego na opakowaniu, ale były klasycznym placebo, bo przynajmniej nam się wydawało, że jest nam lepiej, jak je łykamy i to była najlepszy z tych wniosków z kontroli, które jeszcze mogliśmy wyciągnąć. Ale okazało się, że w wielu sytuacjach łykaliśmy substancje, które szkodziły naszemu zdrowiu i mogły stanowić zagrożenie dla naszego życia. Dlaczego mówię o tak, bym powiedział, odbiegającym od klasycznej pracy przykładzie Izby. Przecież za to powinna odpowiadać inspekcja sanitarna, formalnie jest to jej przypisane, bo jest to artykuł żywnościowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej czy inne instytucje publiczne. Ale okazało się, że w tym systemie w praktyce tej kontroli nie ma. I dopiero raport NIK-u pokazał, jak ten system zmienić, co właśnie teraz się dokonuje, jest już stosowny projekt ustawy i zmiany organizacyjne, żeby obywatel kupując tego typu substancje, a zdecydowana większość Polaków kupując te substancje uważa, że suplement diety jest czymś takim jak klasyczny lek, farmaceutyk. To pokazują badania, zresztą wynika to także z tego, gdzie kupujemy suplementy diety. Większość suplementów diety Polacy kupują w aptece. I okazało się, że niestety ten system w Polsce całkowicie nie domaga. I pokazuję państwu ten przykład, żeby także zwrócić uwagę na to, jak zmieniamy się jako instytucja. Wchodzimy w te obszary, które nie są klasyczną kontrolą finansową, budżetową. Oczywiście te również przeprowadzamy. Wśród naszych kontroli są takie, których efekty finansowe z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa są efektami bardzo daleko idącymi. Ja mam zawsze co roku satysfakcję, że występując w Sejmie i przedstawiając projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli mówię, rozmawiamy o budżecie instytucji, która co roku przynosi do budżetu państwa więcej
więcej niż kosztuje jej utrzymanie. I tu też odwołam się do przykładu z ostatnich miesięcy. Jak Państwo wiecie, całkiem niedawno Komisja Europejska podjęła decyzję, przyznając rację polskiemu rządowi, że spółka Autostrada Wielkopolska musi zwrócić do budżetu państwa 895 milionów złotych, a z odsetkami 1 200 000 000 złotych za zawyżone odszkodowania finansowe, które spółka dostała ze Skarbu Państwa w związku ze zniesieniem systemu winietowego i zwrotem pieniędzy i zwrotem opłat, które spółka pobierała za przejazd ciężarówek. Spółka posłużyła się zawyżonymi danymi, wykazała to jako pierwsza kontrola Najwyższej Izby Kontroli, a Komisja Europejska w sporze między spółką a Skarbem Państwa przyznała rację polskiemu rządowi, w sposób szczególny odwołując się do naszego raportu, mówiąc, że jeżeli instytucja o takim autorytecie, profesjonalizmie i niepodważalności wyników jej badań to stwierdziła, to przyznajemy rację polskiemu rządowi. Jeden raport, jedna decyzja. 1 200 000 000 złotych następstw finansowych z punktu widzenia interesów państwa. Znowu pokazuję to Państwu, żeby pokazać, że działalność naszej instytucji oczywiście nie zapomina o klasycznych obszarach finansowych. Mamy tam ogromne sukcesy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa i tą swoją misję realizujemy dalej, realizujemy często oczywiście w sporze, bo to jest pewien spór i to daleko idący z uwagi na wartość finansową interesów podmiotów, których to dotyczą, ale z pełnym przekonaniem, że robimy to według profesjonalnych, jasnych i czytelnych zasad. Kontrolujemy także takie obszary, które są nowymi z punktu widzenia pewnych cywilizacyjnych wyzwań dla społeczeństwa. Polska jest jednym z dwóch krajów najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej, Polska i Bułgaria. Rokrocznie 47 tysięcy Polaków, mówię o twardych danych ekspertów medycznych, umiera z uwagi na to przedwcześnie, że przebywa stale lub okresowo w otoczeniu, w którym normy powietrza są stale lub okresowo przekroczone. I znowu NIK był pierwszą instytucją publiczną, która już kilkanaście lat temu wskazała ten problem. Ponawiamy go w raportach co jakiś czas, wskazujemy możliwe rozwiązania i też mam wrażenie, że zaczęliśmy dochodzić do takiego momentu, gdzie ten głos Izby, który był początkowo głosem wołającym w puszczy, teraz zaczyna już mieć zrozumienie rządzących, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w innej rzeczy, to już troszeczkę kończąc i podsumowując. Mówiąc, rocznie po naszych kontrolach ponad 3000 wniosków jest realizowanych przez instytucje przez nas kontrolowane w trakcie trwania czynności kontrolnych czy bezpośrednio po nich. To też pokazuje, jak ważne, potrzebne są te wnioski. Duża część z tych wniosków to są wnioski de lege ferenda, de lege lata o konieczności zmian przepisów prawa czy o zmianie praktyki ich stosowania. Tu również prawie połowa tych wniosków jest realizowana. To są często wnioski bardzo daleko idące i z mojego punktu widzenia też z uwagi na wcześniejsze doświadczenia moje zawodowe, to jest wyjątkowo ważny obszar funkcjonowania Izby. Mam nadzieję, że w tym przydługim otwarciu przekonałem Państwa do tego, że Najwyższa Izba Kontroli jest z punktu widzenia instytucji państwowych niezwykle potrzebna, użyteczna, tak z punktu widzenia obywateli, jak i budżetu państwa, a że nasza misja jest trudną. Najlepiej to obrazuje dowcip, który tutaj zawsze w Izbie jest opowiadany, a który ja z lubością powtarzam, bo on troszkę obrazuje charakter pracy tej instytucji, chociaż akurat odwołuje się formalnie do osoby prezesa. Jak przychodziłem do Izby i mi go opowiedziano, śmiałem się z niego bardzo donośnym głosem. Teraz już niestety śmieję się bardziej ukradkowo, a ta opowieść brzmi następująco, że kiedy zostaje się prezesem Izby, to ma się samych przyjaciół. Wszyscy chcą się z tobą przyjaźnić i mieć z tobą dobre relacje. Kiedy się kończy kadencję na funkcji prezesa NIK-u, to ma się przyjaciół, ale już wyłącznie w NIK-u. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz zaproszę pana Jacka Santorskiego do wygłoszenia wykładu. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jednym z moich zadań jako psychologa biznesu i społecznego było przeprowadzić taki wykład, może trochę lżejszy, za to poszerzający perspektywę, chociaż nie wiem, czy w takim gronie trzeba poszerzać perspektywę, otwierający. Mogę zacząć w związku z tym od ciekawostki, która mi się nasunęła, gdy wszedłem do tej wspaniałej sali, że niedawno widziałem ciekawe badania psychologiczne i takie w miarę reprezentatywna próba i grupa kontrolna,
że jeżeli mamy wysoko sufit, ludzie mają większą zdolność i skłonność do twórczego myślenia i wychodzenia poza, powiedziałbym, konserwatywne perspektywy w rozwiązywaniu problemów. Z drugiej strony, jeżeli mają się skupić i skoncentrować, być bardziej introwertywni, bardziej precyzyjni, lepiej to robią, gdy sufit jest niższy. Więc gdy będziecie przychodzili już do fazy wniosków, to może poszukacie jakiegoś innego miejsca. Nie wiem, jak oglądający nas, witam was też tu poprzez kamerę, popatrzcie, w jakich jesteście warunkach. Na wszelki wypadek przekażę wam takie treści, takie opowieści, bo o opowieściach będę opowiadał, które też mam nadzieję, że mogą tę otwierającą funkcję pełnić. Czy ja będę korzystał z jakiegoś zmieniacza, czy mam sobie tu pikać? Będziemy sobie tutaj pikali. Tu może będę pewnie, tak, jak włączymy. Tylko tę prezentację jeszcze. A, włączymy moją prezentację, dobrze. Otworzę. Och, to... Momencik, to jest OK, dobrze. To jeszcze wrzućmy, żeby to tylko był ekran. Od, jest. Jest. Dobrze. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dosyć długo żyję na tym świecie, tak jak no, rozmijający się z etyką i odpowiedzialnością sprzedawcy suplementów, za co jestem wam głęboko wdzięczny. Mam poczucie, że znachorstwo jest jedną z największych plag współczesnego życia społecznego, dosłownie i w przenośni. No, możemy mieć do czynienia też ze znachorstwem społecznym albo gospodarczym. No? Ale jeżeli mam znaleźć się właśnie w metodologii znachorstwa, no to tam to, co jest też bardzo uderzające, to tak zwane naukowe, tak zwane świadectwa. Nawet lekarz czasem skojarzyło mu się, skorelowało z tym, że objawy jakiegoś schorzenia, czasem nawet poważnego, co jest tym groźniejsze, ustąpiły, bo bywają takie dynamiki choroby, skojarzyło się to z przyjmowaniem jakiegoś suplementu i potem daje świadectwa, prawda? Więc ja też w taki sposób, powiedziałbym, nie w pełni metodologicznie uprawniony, chcę dać świadectwo, że skończyłem 66 lat, zobaczcie, że nieźle wyglądam i po prostu nie łykam suplementów, bo nie trawię. No? Od lata temu odkryłem, mimo skłonności, żeby pigułki, zwłaszcza jak z zachodu były, prawda? Że to po prostu nie jest konieczne, jeżeli chcę dobrze żyć. Jestem tym bardziej wam za to wdzięczny. Będę jeszcze w ramach swojego wykładu chciał w kontekście już bardziej waszych zadań i odpowiedzialności powiedzieć, dlaczego z punktu widzenia psychologii współczesnej, to jest związane nawet z noblami, z noblem z psychologii. Ludzie na znachorstwo są i niestety pewnie jeszcze będą dosyć długo podatni. Proszę Państwa, chcę o perspektywie psychologicznej dla Waszej pracy, którą po 25 latach psychoterapii, to mi się dziś przydaje, bo zajmowałem się diagnozą zaburzeń osobowości, a to ciągle jakoś światu nie mija. Taką życzliwą diagnozą osobowości. Mówię, że diagnozą, bo terapia tutaj jest bardzo trudna. Od 20 lat spędzam czas z tą swoją wiedzą w firmach i organizacjach, pracując z właścicielami, zarządzającymi, z ich zarządami. Z tej współpracy wyłoniła się Akademia Psychologii Przywództwa jako takie studium post MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, moje i naszego zespołu Velius autorskie. Też tak rozczulający epizod, gdyby ktoś z Państwa potem chciał się jakoś tam jeszcze ze mną kolegować, że trudno było w skądinąd otwartej, ale dosyć jednak hierarchicznej uczelni, no jak to uczelnia, znieść to, że ja mam wprawdzie opublikowany za granicą, ale nieobroniony doktorat i nie mogli tego wytrzymać, więc dali mi tytuł profesora honorowego, prawda? Bo to jak ja mogę mieć swój autorski program, nie będąc profesorem, więc jestem profesorem honorowym, można mnie tak tytułować, aczkolwiek doktorem nieobronionym. Z tej perspektywy poznaję i poznałem Państwa pracę, zarówno gdy towarzyszę firmom wewnątrz, gdy spotykam się z często zbawiennym działaniem kontrolingu i działu kontroli wewnętrznej, nawet dla mnie jako dostawcy w tych firmach. Ja wiem, że jeżeli im bardziej jestem zbadany w spółce Skarbu Państwa przez wewnętrzny dział kontroli, tak było, kiedy miałem klientów w tym obszarze, to tym bardziej wiedziałem, że potem mogę dziękować za to, żeby w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości było jasne, że one są już zbadane i wyświetlone. A z drugiej strony audytorom towarzyszę zazwyczaj wtedy, gdy no, w takich dobrych, ale trudnych sytuacjach, gdy no, nasi klienci dokonują jakiegoś rodzaju przekształceń własnościowych w firmach, no i gdy dochodzi do wyceny.
Wtedy jako psycholog przydaje się z wiedzą na temat atawizmów, które głęboko tkwią w mózgach ludzi, też za chwilę o tym powiem, bo kontroler wewnętrzny jest jednak swój, a taki atawizm swój dobry, obcy zły, no bardzo rządzi tym, jak ludzie przeżywają świat, niezależnie od tego, jakie mają IQ i jak są wykształceni. A tu mamy tego jednak obcego na naszym terytorium i często przygotowanie do tego, aby choćby właścicielowi zależy na tym, żeby audyt po prostu uczciwie oddał wartości jego firmy, włącznie z goodwill tej firmy. Natomiast tak jakby z założenia dla lojalnych wobec właściciela, prezesa, menadżerów, specjalistów, ten zewnętrzny audytor jest tym obcym, prawda? Więc następuje zamknięcie. Pytanie, jak spowodować, żeby tu była współpraca, prawda? Żeby tu był jakiś design thinking wokół wyceny firmy. To tu już właśnie psycholog się przydaje. Stąd mogę poznać Państwa pracę i też wiedzieć, jakim zaszczytem dla mnie dzisiaj jest móc z Wami rozmawiać, bo wiem, jaka jest wymagająca. A jest z mojego punktu widzenia głównie dlatego bardzo wymagająca, że Państwo nie macie prawa i najprawdopodobniej w świetle moich doświadczeń rzadko rzeczywiście podlegacie pewnej prawidłowości, która jest statystycznie powszechna. Otóż chcę Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, już za to jest Nobel Daniela Kahnemana z psychologii zastosowanej w oparciu o tak zwaną neuronaukę, też w ekonomii, że statystyczna większość populacji, jak nie musi, to nie myśli. To jest wykazane naukowo. To nie znaczy niestety, że są w stanie zen, pustki umysłu, które powoduje, że mam otwarty umysł, wolny od schematów, stereotypów, w związku z tym może się kierować sercem. Właśnie przeciwnie. W miejsce myślenia jest wypełnienie umysłu najczęściej spętlonymi, tak jakby sklejonymi taśmami, różnego rodzaju narracji, opowieści, wspomnień, przewidywań, takich różnych jałowych przebiegów, wśród których szczególne znaczenie, jeżeli mamy jakoś ogarnąć świat, mają stereotypy i mity i różne opowieści. Wam nie wolno nie myśleć. Wy jesteście właśnie po to, żeby w świetle, to jest schemat właśnie od noblisty Daniela Kahnemana, żebyście się kierowali w swojej diagnozie, prognozie, ocenie sytuacji, ocenie relacji, nie tylko tym, co się dzieje na poziomie tak zwanej pierwotnej, szybszej ścieżki podkorowej, bo okazuje się, że wszyscy temu podlegamy, tylko możemy mieć bardziej rozwiniętą właśnie tę drugą ścieżkę albo kontakt z nią, że w bardzo wielu sprawach, również ekonomicznych, również etycznych, relacyjnych, dokonujemy najpierw bardzo pierwotnej, przyspieszonej oceny. Jest to ocena zazwyczaj emocjonalna, oparta na doświadczeniach, na dobrych doświadczeniach, ale też na urazach, a także oparta na stanie emocjonalnym, w którym aktualnie jesteśmy. Różne badania z neuromarketingu pokazują, że kamerka w okularze, kontakt z ośrodkiem, który mówi kupuj, prawda, to już można zidentyfikować, nie naruszając fryzury nawet na przykład badanej pani i pani, ale czego pani? Niech to będzie pan, który ogląda sobie tutaj półkę, na której jest kilkadziesiąt sportowych butów, kilku firm, ale podobnych wszystkich do jednej, prawda? I on, kamerka widzi, jak on przeskanował tą półkę i natychmiast zatrzymał wzrok na jednej parze butów i już ośrodek kupuj jarzy się na ekranie. Ale w tym momencie on zapytany, no i co? Mówi, zaraz, muszę się zastanowić, czy do biegania, czy też do innych sportów, czy też mają pasować do jeansów, bo dzisiaj jest taki trend, czy droższe, lepszej może marki, bo to dobrze wygląda, ale za tym idzie jakoś, a może jednak tańsze, bo wymieniam, bo coś tam. Po przemyśleniu przez kilkadziesiąt sekund albo kilka minut podejmuje decyzję. Domyślajcie się jaką. Oczywiście taką, jaką podjął jego mózg już dwie minuty temu. Badacz już wiedział, co on zdecyduje. Czyli okazuje się, że na tym wymiarze logicznym działamy w sposób wolniejszy i bardzo często niestety po to, żeby zracjonalizować już podjęte oceny i decyzje.
Nieraz widziałem, jak pan prezes, którego asystentka wiedziała od razu, jaką flotę wybierze samochodów, ale poprosił o tak zwane słoty analizy wszystkich możliwych ofert, prawda? I badał i cenę, i jakość, i serwis, i gwarancję. Ale asystentka mówi, zobaczycie, że dojdzie do Peugeotów, prawda? Bo mu się najnowszy model tam z ósemką na końcu podoba. Prawda? Oczywiście, że doszedł do tego. Asystentka, która ma dostęp, no bo jest osobą, która no, dostęp po prostu intuicyjny, też podkorowy. Bo to może być też intuicja, to mogło być też, to na tym polega właśnie duże wyzwanie, że tutaj też są, tu się też lokuje intuicja. Tylko też ze studiów nad intuicją wynika, że to jest podobnie jak z prognozami, że ona bywa trafna w 50%, a w 50% jednak zwodnicza. W jakimś momencie człowiek musi, a przynajmniej potrzebuje, zacząć myśleć. Potrzebuje przekraczać pułapki myślenia, pułapka zatopionych kosztów. Obliczono, ile milionów, akurat Brytyjczycy liczyli funtów, kosztuje przedłużanie życia projektu, które już wiadomo, że są nierentowne. Z uwagi na to, że się technologie zmieniły, albo okoliczności, albo coś nie działa, wszyscy współtwórcy i współdecydenci w sprawie tego projektu wykorzystają wszystkie możliwe wewnętrzne konsultacje i dane, żeby przedłużyć czas życia tego projektu przynajmniej o kwartał, jeżeli nie o miesiąc. Bo trzeba by było odwołać coś na poziomie tej pierwotnej ścieżki, która już była już podjętym przeświadczeniem, jakimś zakochaniem w tej projekcie. I wtedy używamy całej swojej inteligencji. I oczywiście łatwiej jest pewnie zrozumieć, jeżeli, bo to mogą być i ekscytacje, lęki i uprzedzenia, jeżeli one decydują w tak nieracjonalny sposób o ocenie ryzyka, jeżeli, no jak cały świat analizował, bardzo mu współczuje pan Strauss-Kahn, bo w naszym wieku to już naprawdę niedługo trwa, kiedy człowiek jest niewolnikiem tego porządku wewnętrznego, a on właśnie nie wytrzymał, prawda? Jego ocena ryzyk związanych z tym, czego się dopuścił, z tą sprzątającą, była absolutnie nie wykorzystujące całej jego przebiegłości inteligencji życiowej, bo był napalony. A potem nagle, Boże, co się stało? Ale tylko, że tu się pojawiały inne przeświadczenia, na pewno się nie wyda, bo ja jestem nietykalny, niezatapialny. Towarzyszyłem kilku prognozom bankructwa dla przedsiębiorców. To jest bolesna, przykra satysfakcja, że się razem z audytorami, z analitykami wycofywałem ze współpracy z nim. Zostawiając mu tylko uczciwie informacje, że zmierza do zagłady. Głównie dlatego, że na przykład dobrze rozwijając swój biznes, dokonuje kolejnych akwizycji. Bo nagle się okazuje, że zachłanność ego, że tak zwany efekt kasyna, skoro wygrywam, to zamiast wyjść, to jeszcze zagram. Prawda? I nagle się okazuje, że już widać, że podwoił obroty, jest dumny, że koszty zwiększył tylko 30%. Dzieje się coś z cash flow. Już mówi mu specjalista, że to są pierwsze znamiona, że wzrost jest, lecz niezrównoważony. Zmienia specjalistę. Mówi, tym gorzej dla specjalisty. No? Więc to się też zdarza w biznesie. Podobnie może być z kolei z oporami. Ktoś, kto jest nastawiony lękowo, bo miał jakiś uraz, zbyt konserwatywnie, boi się odpowiedzialności. W korporacji upolitycznionej jest kwestia tak zwanych D, jak to się nazywa, krytek i tak dalej. Nagle się okazuje, że firma mogłaby właśnie inwestować, mogłaby więcej działać, ale firma bardzo zachowawczo przechowuje na marnie oprocentowanych lokatach kapitał, który mogłaby wykorzystywać. Ale znów ma wszystkie racjonalizacje dla swoich lęków i uprzedzeń. I teraz waszym zadaniem jako audytora, a po części też jako kontrolingu wewnętrznego, jest zarówno pokazać nieuprawnione wydatki, jak i pokazać nieuprawnione oszczędności. Prawda? Wy musicie należeć do tych na szczęście 12% populacji, którzy myślą również jak nie muszą. To się nazywa otwartość poznawcza, że jesteście gotowi i skłonni do ogarniania rzeczywistości w całej złożoności, podczas kiedy pokusa olbrzymia jest, aby łapać rzeczywistość w kategoriach uproszczonych. Oczywiście prostota to jest wielka sprawa, pod warunkiem, że to nie jest prostota prostacka, tylko jest to prostota mądrości, bo najpierw ogarnąłem całość, a potem koncentruję się na czymś ważnym. Nawet jeżeli jestem oficerem Navy Seals i w szczególnej akcji miejskiej, najpierw ogarniam całość. Oni uczą się całe życie zasady zrelaksuj się, im trudniejsza sytuacja. Zrelaksuj się, ogarnij i decyduj. I potem już jest mikrodziałanie, mikrokorekta, ale poprzedza to takie funkcjonowanie. Co ludzie wrzucają sobie na ruszt umysłu w miejsce myślenia, w miejsce tej złożoności? A to mity, stereotypy i opowieści.
kolejni nobliści, Schiller, Akerlof, ostatnio był znowu z behawioralnej ekonomii Nobel, zauważyli, że jeżeli chcemy przeanalizować bańkę spekulacyjną, czy z 2008 roku, czy z 2000, czy poprzednią z Meksyku ropną, czy jakokolwiek inną, tam zawsze mamy opowieść, która jest zaraźliwie przekazywana. A w świecie dzisiaj mediów społecznościowych jeszcze lepiej to działa. Tak zwany stickness, taka przyczepność właśnie do tych procesów podkorowych, tych atawistycznych tej opowieści, potem decyduje, że wykorzystujemy całą swoją inteligencję, żeby sobie zracjonalizować coś, co wynika z tej opowieści. Jestem ci nieszczęśni ludzie, którzy się wdali w aferę np. Amber Gold, nie byliby takimi ofiarami, gdyby to gold się tam nie pojawiło. Jestem przekonany, że stickness tego gold właśnie to zadziałało, że to jak to jest gold, to już podświadomie. I teraz uwaga, wielka uwaga na to. Podatność na te opowieści, podatność na stereotypy jest względnie niezależna od IQ. Można mieć bardzo wysoki poziom inteligencji, a inny poziom otwartości umysłu. Książka na ten temat, Closed and Open Minds, powstała 50 lat temu. Moi nauczyciele, wtedy profesor Nowak, Stefan, świętej pamięci, wybitny metodolog, mówił: panie Jacku, pan zobaczy, ta książka będzie, jeszcze pan będzie za kilkadziesiąt lat się na nią powoływał. Nie musiałem namawiać na szczęście PWN-u, żeby ją wydali. Okazało się, że umiejętność objęcia rzeczywistości w całej złożoności nie w pełni koreluje z IQ. Można użyć swojej inteligencji, żeby robić coś fundamentalistycznie, wyznaniowo, żeby być wyznawcą tylko jednej tezy. Byłem nie do końca, bo nie bardzo mi się podobały decyzje sukcesyjne, więc się wycofałem po angielsku, ale w Radzie Ekonomicznym, nie była to moja sprawa, to była Rada Ekonomiczna premiera i po prostu między innymi dla mnie niezwykłym zjawiskiem było, kiedy była sprawa OFE, no trudna i kontrowersyjna, bo ileś tam ekspertyz, iluś tam specjalistów przekonywało siebie wzajemnie. Jedni mieli cały pakiet argumentów, inni napisali po prostu, że to jest humbug metodologiczny, to co widzą. Ale zapytałem kiedyś rozgoryczony zresztą moją obecnością w tym profesor Balcerowi: panie Jacku, jakie są pana wnioski? Ja mówię, jedno, że w tej chwili mam już tylko ekonomię wyznaniową. Na moich oczach nikt ze specjalistów, którzy się wzajemnie przekonywali, nie zmienił zdania. Używali całej swojej inteligencji, całego aparatu metodologicznego, sztabu, asystentów, docentów, jeżeli to byli profesorowie, żeby potwierdzać dalej raz przyjęte tezy. Tak jak lekarza, który lubi wegetarianizm, nie przekonam do tego, żeby wrzucić sobie na ruszt jednak coś z kręgowców wyższych, albo jak lekarza, który jest przeciwnikiem właśnie wegetarianizmu, a goni znachorów i kręgarzy, to już jak ja, znaczy kręgarze zdarzają się, to są wyjątki właśnie. Otwartość umysłu znowu powoduje, że jestem niedogmatyczny, czyli że znajduję miejsce na wyjątki. I teraz wielka pułapka, która czyha na państwa, to jest pułapka stereotypu społecznego, który już nie jest atawizmem natury, jak swój dobry, obcy zły, lecz atawizmem kultury. Jest to opis stereotypu relacji i pozycji ludzi, organizacji w kategoriach tak zwanego trójkąta dramatycznego. Nasza nieufność, która się ciągle w Polsce utrzymuje, to jest fenomen, mieć 50% ufności społecznej, kiedy Polacy mają tylko 12% Polaków ufa komukolwiek poza rodziną. Te badania w tej chwili już się nie są tak rozwijane, były dociągnięte do 2011 roku, ale nie myślę, żeby to się bardzo zmieniało. Może, to warto by było zbadać. Ale w każdym razie też ta nieufność sprzyja jeszcze temu. Rozumiecie państwo, co to znaczy, że idziesz sobie ulicą, mija cię 10 statystycznych Polaków, rodaków, uśmiechasz się, jedna osoba się oduśmiecha, a 9 myśli, co ona kombinuje, prawda? I państwo w takich warunkach budujecie 50% zaufania dla waszej instytucji. W takich warunkach macie budować przynajmniej 50% zaufania do swojego audytu i kontroli wewnętrznej. A tu czyha na was, w sercach i umysłach waszego otoczenia, może się wdzierać do was, dlatego ta otwartość umysłu wymaga, żeby to w sobie odnaleźć i potem tylko powiedzieć, ja się tym nie kieruję. Bo każdy z nas ma tą swoją szybką ścieżkę, ale samokontrola polega na tym, że przyjmuje w sobie skojarzenia, uproszczenia tej szybkiej ścieżki, tylko robię oddech,
wydech i decyduje się, że nie będę reagował zgodnie ze szybką ścieżką, tylko odpowiadał jednak zgodnie z wartościami, standardami i przemyśleniem. Wy odróżniacie reakcję od odpowiedzi. To czyni was najbardziej ludzkimi. Jedna z największych pułapek dla was, dla państwa, w związku z pewną tradycją roli kontroli, symbolu kontroli, strasznie trudno to przebudować i przestawić. To jest to, że możecie być postrzegani i wciągani w tak zwane gry trójkąta dramatycznego. Chciałbym opowiedzieć w minutę, zmieniając wszystkie możliwe okoliczności, bo to jednak są konkretne doświadczenia konkretnych ludzi, konkretnych instytucji. No wyobraźcie sobie zagraniczny bank w Polsce o kameralnej, lecz autonomicznym statusie, który jest połączony z pewnym imperium biznesowym. I prezes wzywa pracowników komitet kredytowy na spotkanie wspólne z zarządem, jest bardzo poruszony i powie, proszę państwa, dosyć tego, to jest dla mnie nie do przyjęcia zupełnie. Ktoś z państwa napisał w ocenie decyzji o relatywnie wysokim poziomie lokaty, którą zdecydowaliśmy się dać, wysokim poziomie oprocentowania lokaty, którą się zdecydowaliśmy dać właścicielowi naszego banku, bo to jest koncern związany z naszym bankiem. A ktoś napisał, że my rozdajemy pieniądze. I ktoś to napisał w oficjalnym dokumencie, czyli jeżeli do nas przyjdzie KNF, to zobaczy taki dokument. Ja nie chcę wnikać, kto to napisał, chociaż poznałem po charakterze pisma, ale chciałem powiedzieć, że rozumiem, że wszyscy państwo po prostu odcinacie się od tego. Na co jeden z uczestników powiedział, ja nie podpisałem w ogóle. Na co wtedy pan prezes powiedział, proszę państwa, państwo sobie zdajecie sprawę, że ja nie mogę długo pracować z ludźmi, z którymi nie podzielam kluczowych wartości. To jest nasz kluczowy partner, to jest nasz właściciel. Pan prezes chciał wejść z jakichś powodów w rolę wybawiciela dla swojego współwłaściciela, albo był w roli ofiary pod wielkim naciskiem, prawda? Dokonał decyzji, która była, no, jak się wydaje, mało roztropna ekonomicznie, bo to oprocentowanie, zwłaszcza przy kampanii tego mikrobanku, była taka, że mają mieć lokaty rentowne. No? I nagle czuje się ofiarą wewnętrznego kontrolera, który skwitował w ten nie do końca odpowiedzialny, bo zbyt kolokwialny sposób, w mojej ocenie, jego decyzję. Prawda? I dalej gra się toczy. Ta sprawa, o której opowiadam, jest mi znajoma dlatego, że skończyła się wręcz w sądzie. Prawda? Natomiast pokazała, jak bardzo łatwo się wciągnąć w pozycję prześladowcy, wybawiciela i ofiary. Jeżeli wchodzimy w te role, wzajemnie się w nich nakręcamy. Prawdopodobnie jedno z możliwych konstruktywnych rozwiązań byłoby takie, żeby ci wewnętrzni audytorzy, ci członkowie tego komitetu, widząc to opracowanie tam 7 czy 8%, które no, urąga standardom gospodarności i dobru firmy, żeby to zatrzymać, powiedzieć, chcemy jeszcze raz porozmawiać z panem prezesem. Albo gdyby prezes wcześniej poprosił na zasadzie wewnętrznej konsultacji kogoś z audytu wewnętrznego, kogoś z kontrolingu i powiedział, chcę dać naszemu właścicielowi najwyższy możliwy, roztropny poziom oprocentowania. Jaki by to był, prawda? Poprzez wewnętrzne konsultacje można coś takiego wypracować. Tam, gdzie są wewnętrzne konsultacje, tam, gdzie jest rozmowa najpierw o faktach, potem o interpretacjach, nie ma gier trójkąta dramatycznego. Natomiast państwo się niestety spodziewacie i możecie spodziewać, że jesteście bezinteresownie postrzegani najczęściej jako prześladowcy. Prawda? I teraz jest pytanie, jak być stanowczym, rzetelnym, a nie wpisać się w tą rolę. To jest jedno z największych wyzwań, ponieważ to nazwano drama triangle. Ja mam doświadczenia inspirujące właśnie w zakresie otwartości umysłu, praktyki zen buddyjskiej. Nazwałem to sobie pochody, korzystając z takiej bardzo symbolicznej nazwy czegoś samego dobrego, które w człowieku może być, że jest możliwy jednak dharma triangle, prawda? Że zamiast być prześladowcą, mogę być po prostu stanowczy, że zamiast być w roli wybawiciela, który bierze na siebie nadmiarową odpowiedzialność albo ratuje rzeczy, których nie powinny być ratowane, jestem po prostu życzliwy i pytam, jak ci mogę pomóc. No i zamiast wchodzić w rolę ofiary, z godnością przyjmuję trudności i przypominam o swoich prawach i możliwościach.
jeżeli w ten sposób wchodzisz nawet w sytuację potencjalnego trójkąta dramatycznego, to to dla mnie oznacza z zapowiedzianym tematem i zaproszonym przez Państwa, że wtedy stajesz się liderem. W naszej Akademii Psychologii Przywództwa skończyło już ją 500 zarządzających właścicieli, szefów lub kandydatów na te stanowiska, więc jest taka przerwa dwóch dekad, czyli przychodzi na przykład ojciec i syn. Syn, który czeka, żeby przegryźć tętnicę tacie, prawda, w procesie sukcesji, tata, który chce jakoś z godnością przyjąć przemijanie również swojej firmy i swojej marki. I ich uczymy przede wszystkim tak zwanego zarządzania sobą. A zarządzania sobą to jest samoświadomość i samokontrola. Nagle się okazuje, że kontrola staje się samokontrola kluczową sprawą. Samokontrola prowadzi właśnie do tego, że zamiast reagować, nawet jak mnie próbują wkręcić w rolę trójkąta dramatycznego, odpowiadam stanowczo, życzliwie i z godnością. Proszę Państwa, podatność na tego rodzaju mechanizmy w dużym stopniu zależy od przywództwa i kultury firmy. Z mojego sporego doświadczenia konsultingowego wynika, że jeżeli mówimy, że trzeba zmienić kulturę firmy, zrobimy projekt, że jest to pewna pułapka, że kultura firmy jest skutkiem przemian przywództwa, że nie można zadekretować kultury firmy, jeżeli nie następuje kluczowa przemiana sposobu myślenia i działania kluczowych oraz średniej kategorii liderów. Dlatego jestem bardziej za tym, żeby badać kulturę firmy jako rezultat takich przemian, aniżeli robić z tego odrębny projekt. Ale to dygresja tylko. Natomiast generalnie chcę Państwu powiedzieć, że ujawnianie błędów i awarii, które może być związane z niebywałymi kosztami biznesowymi, moralnymi, a jeżeli dzieje się to w klinice, w szpitalu, również związanymi z życiem, jest jednym z najważniejszych, najciekawszych i moim zdaniem najbardziej przyszłościowych, najbardziej związanych właśnie z waszym leadershipem, aspektów tej właśnie relacji między zaufaniem i kontrolą, o której pan prezes wspomniał. Okazuje się, że ciągle jednak w większości organizacji, bo przykład, który tu mam, pochodzi z amerykańskiego banku, bo już dosyć tych znęcania się nad bankami, nawet zagranicznymi, czyli w Polsce, prawda? Że tak sobie sarkastycznie, może w ramach takiego jakiegoś syndromu sztokholmskiego, sami sobie napisali project managerowie w swoim pokoju, prawda? Że tak takie są fazy każdego projektu w nocy. Najpierw entuzjazm, potem rozczarowanie, potem panika, potem poszukiwanie winnych, karanie niewinnych i nagradzanie osób niezwiązanych z projektem. No, w takim klimacie trudno jest dla dobra produkcji, dla dobra sprawy, dla dobra usługi ujawniać spontanicznie i naturalnie awarie, niedoróbki, błędy, a z drugiej strony właśnie z nich, z uczenia się w oparciu o nie, można budować więcej jakości, więcej skuteczności, więcej niż efektywności, niż z jakichś najbardziej twórczych form burzy, pozytywnej burzy mózgów. To ma tutaj wielkie znaczenie. Państwo możecie, za chwilę do tego dojdę, brać udział w zmianie kultury firmy z kultury blamingu na kulturę jednak studiowania błędów, bo twoim zadaniem może być nie tylko demaskować i kierować do ukarania. Twoim zadaniem może być rozpoznawać ryzyka, rozpoznawać zagrożenia, opisywać je i rozpatrywać ścieżki wyjścia. Nie tylko my ze zdrowia mamy ciągłe wyzwania i ciągłą nieporadność. Ten przykład wstrząsnął mną, mimo że sporo wiem o życiu. Nie wstrząsnął mnie, bo już od pewnego czasu wiem, że jadąc taksówką czy nawet własnym samochodem na lotnisko dużo więcej ryzykuję tak statystycznie niż wsiadając w samolot. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że zdrowie, systemy zdrowia, nawet w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza może, są obarczone takimi poziomami błędów i ryzyka. I teraz bardzo ciekawe, że coraz częściej właśnie to jest nowy, dobry trend, bo są różne trendy na świecie. Część organizacji się bardziej otwiera, a część ściąga cugle. Część bardziej przychodzi w porządek właśnie trójkąta dramatycznego i despoty coraz mniej oświeconego. To też na jakiś czas może działać.
zwłaszcza jeżeli biznes jest upolityczniony, a część jednak się ciągle otwiera, bo chcą konkurować innowacjami, chcą konkurować relacjami, chcą konkurować budowaniem grup firm, gdzie trzeba sobie właśnie zaufać. W tej chwili coraz częściej, gdy pracujemy z przedsiębiorcami, rozmawiamy z jednej strony o tym wielkim problemie i wyzwaniu medycyny, a z drugiej strony o lotnictwie, które jest takim no, symbolem oddzielenia, rozpatrywania odpowiedzialności ze wszystkimi konsekwencjami i prawnymi, i cywilnymi, i generalnymi, od jednak wrażliwości na wszystkie błędy, wszystkie nietypowe zachowania samolotu, otoczenia własne, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Pod tym względem to jest coraz częściej z wielkim szacunkiem i jako taki wzorzec przytaczane właśnie w firmach, choćby o tej chicagowskiej konwencji, w której się wielokrotnie, prawie to jest redundantne, 7 razy jest powiedziane, że studiowanie wypadków lotniczych, czyli takich, do których dochodzi do śmierci ludzi lub zniszczenia samolotu, lub nietypowych zdarzeń, ryzykownych zdarzeń, że studiowanie tego jest w ramach pewnych komisji, komórek, które się tym zajmują, absolutnie oddzielone od kwestii poszukiwania przyczyn i rozwiązań, żeby wyciągać wnioski do szukania winnych. Tylko jedyny link, jedyne powiązanie tych dwóch schematów, tych dwóch porządków jest taki, że jest tam klauzula, że piloci, którzy zgłoszą coś, co mają poczucie, że również jest związane z ich winą, a nie tylko odpowiedzialnością, w ciągu 10 dni mają dużo bardziej liberalne warunki rozpatrywania też tej ich winy. Prawda? My się z tego uczymy. Myślę, że przebudowa kultury firmy z blaming culture, takiej jak tam pokazana, czy choćby takiej jak w tych ciągle zbyt feudalnych, bo to jest głównie przez to, organizacjach medycznych, na takie, które są zdyscyplinowane, lecz tak zdrowo zdyscyplinowane, tak pięknie zdyscyplinowane, jak lotnictwo, zwłaszcza cywilne, że to może być też jakiś wyznacznik. Mówię Państwu o tym, bo to jest jakiś też argument w dyskusjach. Na temat znowu od takiego otwierającego umysłu, że w imię jakości życia, jakości lotu, w imię bezpieczeństwa, w imię tego jesteśmy precyzyjni w procedurach, miernikach i standardach. I one są naprawdę w lotnictwie dla ludzi, a nie ludzie dla nich. Ciekawa wśród różnego rodzaju standardów i procedur, ciekawa procedura z obszaru lotnictwa broni nas, tutaj liderów w tym zakresie, tak zwaną kapitanozą. Znowu znacie Państwo to zjawisko, że bardzo często, zwłaszcza o 4 rano są największe katastrofy, czy komunikacyjne, czy innego rodzaju, bardzo często drugi oficer na statku, jakiś bosman, drugi towarzyszący prowadzącemu pociąg, czy jeszcze ktoś inny, widzi, że jedzie za szybko przed tym zakrętem, że idzie na mieliznę, że to jest nieoptymalna decyzja, ale albo jest świadom, że to idzie w złą stronę, ale nie ma odwagi tego powiedzieć, lecz bardzo szybko w ramach tak zwanej redukcji dysonansu poznawczego na poziomie właśnie napięcia między tą szybszą ścieżką, w której są lęki i w której jest taki respekt dla przełożonego, zniekształca świadomość. Myśli, a on wie, co robi. A tak rzeczywiście, no, ciekawe, jak przejdziemy przez ten zakręt, o którym przez chwilę myślał, że się nie zmieszczą. Prawda? Żeby chronić przed tego rodzaju problemami, no jest bardzo piękna procedura, którą podpisuje i pierwszy pilot, i drugi pilot, że jeżeli już się zbliżają do lądowania, ale drugi pilot czuje swąd, którego nie widać, żeby zauważył pierwszy pilot. Mówi, najpierw pierwszy etap jest, czujesz dym? On to ignoruje. Mówi, słuchaj, wygląda na to, że mamy pożar. Na co on mówi przez zęby, wyląduje i potem ekipa się tym zajmie. Na co jest kolejny etap, w którym dopiero można powiedzieć, uruchomimy natychmiast jednak procedurę awaryjną, przecież mamy pożar na pokładzie. Jeżeli pierwszy pilot dalej to ignoruje, w ramach tego czwartego etapu ćwiczą to na symulatorach, ten drugi pilot ma prawo odsunąć go i nacisnąć guzik, który uruchamia procedurę alarmową, która zawiadamia lotnisko, a to, co przedtem pilot mówi, teraz stewardessy nie będą biegały z gaśnicami po pokładzie, ja zdążę wylądować. Prawda?
Jest bardzo ciekawe, są różnice kulturowe, że międzynarodowe firmy, w których pracują na przykład piloci, równie świetnie wykształceni, arabscy czy afrykańscy, z uwagi na pewne zaszyty w tamtych językach poziom, niech, czy wasza ekscelencja, pilot pierwszy odczuwa ten dym, że można było iść na skróty, są procedury po angielsku. Nie tylko dlatego, żeby się wzajemnie słyszeli i rozumieli, bo może być dwóch pilotów działających w jednym języku, będą się rozumieli, ale znowu, żeby tego rodzaju sygnały, które zaczynają się od soft. Czujesz dym, prawda? Dopiero potem jest chyba pożar. Potem. To jest pożar, to jest niebezpieczne. Działam. Proszę Państwa, w pewnym uproszczeniu macie w swojej przestrzeni, działacie w firmach, czy wchodzicie do firm, które ciągle mają przede wszystkim znamiona korpofolwarku. Nie jestem wrogiem korpofolwarku, tylko rozczulonym raczej współtowarzyszem podróży poprzez demokratyzację przywództwa i zarządzania, aż po tak zwane systemy partycypacyjne. W Polsce jednak zostaliśmy zieloną wyspą, kiedy w świetle badań profesora Hryniewicza 85% polskich firm miało strukturę i kulturę XVI-wiecznego folwarku. Tylko byliśmy wtedy na rynku nisko rosnących owoców, których rynek ssał i brał. Można było konkurować ilością, ceną i układami w sprzedaży i dostawach, bo jeszcze nie wdzieraliście się tam tak intensywnie wtedy w to. I folwark działał. Stopniowo dopiero, kiedy trzeba konkurować innowacyjnością, kiedy trzeba konkurować jakością, relacjami, budować grupy firm. Potrzebne jest to sprzężenie zwrotne, które następuje w tych firmach zdemokratyzowanych, że się pojawia wewnętrzna konsultacja, że się pojawia właśnie jakaś procedura, która służy wymianie, która służy dialogowi, aczkolwiek dalej są to decyzje najczęściej arbitralne, lecz są wyjaśniane, prawda? Aby znaleźć się w organizacjach partycypacyjnych, w nich macie coraz więcej do powiedzenia. Otóż, proszę Państwa, jest ciekawe badanie, które pokazuje, że w tych organizacjach folwarcznych, to jest akurat badanie amerykańskie, więc bo to nie tylko nasza specjalność, zresztą świat pokazał, że myśmy myśleli, że na wschód od Łaby te folwarki się zagnieździły, a ostatnie 5 lat pokazało, że i Brexit, i Ameryka, że to myślenie takie, powiedziałbym, dosyć konserwatywne, taki krok w tył cywilizacyjny jest bardziej już doświadczeniem ogólnoświatowym, tylko Polacy jak zwykle byli pionierami, prawda, czyli jesteśmy. Natomiast się okazuje, że w jednym bardzo dużym kombinacie medycznym można porównać dwie kategorie, dwa style sióstr przełożonych. Niektóre przychodzą już w kostiumach, żeby pokazać, że są przełożone i z dystansu działają. Są te same standardy kontroli i te same mierniki. A drugie są bardziej tymi siostrami, które się pochylają nad pacjentem razem z innymi pielęgniarkami. Okazuje się, że jest znacząco statystycznie różnica, że w tej organizacji otwartej, tej mikroorganizacji, gdzie jest ta siostra, która się pochyla, jest znacznie więcej ujawnień, a błędów coraz mniej. A w tej, żeby była nie wiem jaka dyscyplina, nie wiem jakie mierniki, jest mniej ujawnień, a więcej błędów. Więc z tego punktu widzenia zmierzanie w stronę otwartości organizacji służy standaryzacji. Jim Collins, który badał elity firm jeszcze w końcu XX wieku, zbadał 11 firm, które od 1000 porównywanych, notowanych przez Forbesa i na giełdzie amerykańskiej różniły się tym, że miały 30 lat przetrwania i przynajmniej 15 lat ciągłego wzrostu, 3 razy większego niż średnia zwrotu na rynku. Gdy studiował, jak one działają, to odkrył, że rządzą nimi liderzy, którzy są bardziej introwertywni, aniżeli tylko tacy typowi, jak na tamte czasy, liderzy sceniczni, oraz że właśnie oni budują tak zwaną atmosferę prawdy. Przy okazji chcę powiedzieć, że tak zwany efekt kasyna, który powoduje, że nie wychodzę, dopóki się nie odegram, albo właśnie zostaję, bo jeszcze tak ciągnie, samokontrola, czyli włączenie ośrodków płatów przedczołowych, aby objąć uwagą to, co się tam dzieje podkorowo, myślano, że jest różnica między paniami i panami, że panie będą tu lepiej panowały nad tym. No, panie mają wiele przewag, akurat tu się okazało, że statystycznie jest podobnie. Natomiast, że jest znacząca różnica między introwertycznością i ekstrawertycznością. Coraz bardziej w biznesie pożądany jest introwertyk. Właśnie z uwagi na to, że tak jak gdyby ma inaczej poukładane relacje między tą wolniejszą ścieżką, tym aspektem samokontroli, a tą szybszą ścieżką. To tak na marginesie.
Proszę Państwa, mądre zaufanie polega nie na tym, że sobie wszyscy zaufamy nagle i z tych 12% ufających zamienimy się na 80% Skandynawów, tylko że pomimo nieufności mamy takie standardy, takie procedury, takie sposoby komunikowania się, że możemy budować w różnych projektach takie obszary działań, gdzie ta skłonność do zaufania będzie rosła. Co nie znaczy, że jeżeli sobie ufamy, nie możemy mieć mierników i standardów. To jest właśnie ten element, w którym zaufanie i kontrola się spotykają. To jest bardzo ważny schemat. Jedno i drugie jest potrzebne. Tylko te same mierniki, te same kryteria, te same standardy w tej autorytarnie prowadzonej organizacji słabiej działają niż tej bardziej otwartej. No, oczywiście ta otwarta jest to pewien poziom ryzyka, którym właśnie się tutaj w waszym życiu zarządza. Wiem, że w państwa dziedzinie jest bardzo obiecujący kierunek, który jest związany z podejściem soft do auditingu i kontrolingu. Mnie to naprawdę fascynuje, bo widzę, że przed wami, znaczy też jest też robota będzie dla mnie i dla naszego zespołu, bo przed wami jest właśnie połączenie i dalsze łączenie tych dwóch wymiarów. Wy w tej analizie po prostu jesteście mistrzami świata, a my możemy być mistrzami podwórka w zakresie tych aspektów relacyjnych, które są tu potrzebne. To wydaje mi się bardzo wartościowe. Widzę, że już są nawet określone zasady do oceny takiej kultury, takiej mówi się just culture, czyli właśnie soft controls, że wy możecie być naprawdę kimś, kto się zajmuje prewencją, kimś, kto się zajmuje profilaktyką, kimś, kto współbuduje kulturę samokontroli. No. Na marginesie, bo jeszcze zostało mi kilka minut, ale chcę powiedzieć, że ta nieudana strasznie kampania moim zdaniem z tymi królikami. Ja bardzo często używam jako z uwagi na to 25 lat doświadczenia psychoterapeutycznego, doświadczeń wschodnich. Ja zawsze mówiłem, gdy chcę pochwalić samokontrolę, że panie to mają od Boga, a panowie mogą się kochać jak królik albo jak król. To zależy od samokontroli oddechu, prawda? No ale tu właśnie to dla mnie kochajmy się jak króle, no, ale nie jak króliki. Bo króliki są impulsywne, a król jest samoświadomy. Proszę Państwa, i teraz szukając już finału, zgodnie z tym, czym macie się dzisiaj zajmować, chciałbym Was poprosić, żeby jeżeli znajdziecie kilkanaście minut czasu, żebyście obejrzeli razem, czy ze swoimi współpracownikami, TEDx, oficera Navy Seals, który się nazywa Yoko Willing, który w tej chwili jest doradcą w biznesie i który w oparciu o bardzo proste zasady działania Navy Seals sformułował bardzo proste zasady efektywnego funkcjonowania w biznesie. To, co jest kluczowe tam, to on nazywa ekstremalny ownership, to jest nieprzetłumaczalne na polski. To jest jedyne miejsce, jedyny moment, w którym może się pojawić blaming w zakresie błędu. Bo to ja. On wychodzi z założenia, oczywiście to jest przy takiej rekrutacji, która jest w Navy Seals, że to są doborowe oddziały. On wychodzi z założenia, że on jako dowódca jest odpowiedzialny za cały swój oddział, za jego życie. On się troszczy o wszystkich. On odpowiada za każde życie i odpowiada za każdy błąd. On nie chce Państwu zabrać satysfakcji z obejrzenia tego TEDxa. On opowiada o tym, jak doszło w jego oddziale w 2006 roku w Iraku, kiedy dżihadystom zabierali miasto, w którym rabowali i gwałcili i mordowali. Doszło do ostrzału wzajemnego dwóch amerykańskich budynków. I potem no, oczywiście przyjechali kontrolerzy wewnętrzni, miał przygotować brief. Kto zawinił, co się stało, przygotował ten brief, wskazał i radiolokację, i komunikację, i mapowanie, i koordynację, i tak dalej. Był przygotowany już do tego rodzaju analizy przy swoim generale, przy tym szefowie wewnętrznej kontroli i mówi, coś mnie tknęło, tu opowiada, coś mnie tknęło i inaczej przeprowadziłem, niż się spodziewano tę rozmowę. Zapytałem, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało? Za to, że zginął nasz irakijski towarzysz i dwóch naszych kolegów było ciężko rannych. Jeden z żołnierzy podnosi rękę, mówi, ja nie zadbałem o radiolokację i synchronizację z tym. Nie, nie tym. Ktoś mówi, ja nie zadbałem o to, żeby tam na bieżąco było. Nie, nie ty. Ja, inny podnosi, nie zadbaliśmy o to, żeby wśród scenariuszy uwzględnić. Nie, nie ty. Kto jest winny wszystkiemu? Ja. Jego morale w jego zespole, jego wiarygodność jako lidera,
ale również wiarygodność jako podwładnego wzrosła totalnie. Oczywiście takie podejście sprawdza się i zwraca, kiedy się ma dobrze dobraną załogę, bo ludzie mogą bardzo łatwo też powiedzieć, no wykorzystam, dobrze szefie, jesteś wszystkiemu winien, to ja tutaj będę kradł, a ty bądź wszystkiemu winien, prawda? To nie o to chodzi. Ale w szczególnie dobranych oddziałach to ma znaczenie. Ja chcę powiedzieć, świetnie już mi przy podsumowaniu, tutaj pan Sebastian mi powiedział, kiedy rozmawialiśmy o tej ewolucji organizacji, o takiej detotalizacji, że jest nadzieja, pan Sebastian powiedział, że gdyby wszyscy działali w dobrej wierze, to dla nas byłoby dużo mniej pracy. Myślę, że państwo zauważacie, że w świetle tego, co ja mówię, to działanie w dobrej wierze nie oznacza, że człowiek robi błędy. Bardzo wiele błędów etycznych, gospodarczych, nawet nadużyć, wynika nie ze zła, tylko z głupoty. A głupota, zapytaliśmy kiedyś profesora Rejkowskiego, który zawsze jest taki korekt, prawda? Dorwaliśmy go na jakiejś konferencji wieczorem przy winie i zapytaliśmy, panie profesorze, co to jest głupota? Ale profesor natychmiast sobie poradził. Mówi, pan ma na myśli, panie Jacku, niski poziom złożoności poznawczej. Proszę państwa, ludzie mogą mieć dobre intencje. Jeden z psychiatrów podzielił ludzi jednak zajmujących się zaburzeniami osobowości na dobrych, złych i głupich. Ludzie mają prawo być głupi. Mają prawo kierować się swoją chciwością, swoimi lękami, swoimi uprzedzeniami i to niestety może rzutować również na ich oceny materialne, na ich oceny biznesowe, na ich oceny prawne, na ich oceny ryzyk prawnych. Wy jesteście od zarządzania tym. Już w finale chcę powiedzieć, że sednem sprawy w związku z tym, którą możecie zarządzić od zaraz, jest wasza komunikacja. Błąd, który popełnił w tamtym przypadku, o którym opowiadałem, wewnętrzny kontroler, było napisanie tego kolokwialnego, my rozdajemy pieniądze. Zwłaszcza w waszym życiu i waszej pracy jest niezwykle ważne. My to wszyscy spotykamy się w telewizji, ktoś mówi, porozmawiajmy o faktach. Już wiemy, że on wtedy zamierza rozmawiać o wszystkim, a nie o faktach, prawda? To, bo też można powiedzieć, że to jest bardzo ważny element kryteria, bo możemy wtedy zapytać, jakie są kryteria faktów, prawda? W każdym razie w waszej pracy to oddzielenie opisu faktów w sposób maksymalnie neutralny, dużo, więcej, mniej, tyle, uwzględnione, nieuwzględnione. Aby dopiero potem powiedzieć, w oparciu o takie kryteria jest za dużo, za mało. Można powiedzieć, że nie można być po części w ciąży i że etycznie też nie można być za dużo, za mało. No, to ten słynny opowieść opisana Rockefellerowi, kiedy w jakimś towarzystwie mówi, że kogoś, ktoś tak brzydki jak ja, to po prostu no to trzeba by było już, nie wiem, jakie wynagrodzenie dać, żeby dama spędziła ze mną wieczór i jakaś dama powiedziała, ja panie Rockefeller, to za 10 tysięcy dolarów jestem gotowa, na co on zapytał, a za 500? Ona mówi, ja nie jestem zwykłą prostytutką. Mówi, to już ustaliliśmy, to jest kwestia stawki, prawda? Więc są sprawy etyczne, gdzie nie ma za dużo, za mało. Natomiast są sytuacje, w których jednak można powiedzieć, uczestniczyłem teraz kilka tygodni temu, jak naprawdę w pewnym trwodze i trosce pochylali się ludzie z moim zdaniem sensownie etycznie działającej firmy pośrednictwa kredytowego na temat nowych ustaleń, nowej działalności legislacyjnej w zakresie zdefiniowania różnych aspektów pośrednictwa kredytowego, gdzie ich prawniczka wybitna znajdowała tyle punktów, które się wykluczały. I teraz nagle się okazuje, że ty piszesz, fakty są takie. I w świetle takiego zrozumienia tej ustawy ryzyka są takie. A w świetle takiego zrozumienia tej ustawy ryzyka są takie. Możesz tu zostawiać, jak myślę, odpowiedzialność konsumentowi tego. Jeżeli to nie jest kontrola już zadana po to, żeby jednak szukać winnych, bo wiem, że takie są też konieczne. No i potem jest spory dylemat, czy rozmawiać o przyjęciu i przestrzeganiu w waszych wnioskach tak zwanym językiem korzyści, czy językiem konsekwencji. Jak myślicie, co na ludzi mocniej działa? Czy jeżeli stomatolog chce pokazać, że jest ubytek i że możesz szybko go uzupełnić pięknym implantem, mieć uśmiech po prostu, jeszcze lepszy niż dotąd? Czy jeżeli stomatolog pokaże ci w zwolnionym filmie, jak niewypełnienie tego ubytku będzie powodowało, że to się będzie zarastało sąsiednimi zębami, już nic nie zrobisz, to co mocniej działa na większość ludzi? Niestety to drugie.
Jeżeli mózg człowieka ewolucyjnie działa tak, że jeżeli lądujesz na innym kontynencie i są dwa billboardy, gdzie można dobrze zjeść i gdzie mogą cię zjeść, to jednak czytamy najpierw, gdzie mogą cię zjeść. Ale bardziej lubimy tych, którzy nam mówią, gdzie można dobrze zjeść. I teraz jest pytanie, na ile pisząc to, a zwłaszcza komunikując się, pokazujesz językiem korzyści. Jeżeli państwo szybko zagospodarujecie te ryzyka, to możecie mieć przywróconą równowagę w tym, a w tym zakresie, a ulgę tu, a tu. I możecie znowu być liderem tego, a tego. Prawda? Czy jednak powiedzieć, proszę państwa, jeżeli po raz kolejny zostanie to zaniechane, wpisane w margines, w bottom line, gdziekolwiek indziej, ryzykujecie, że wzmożona odpowiedzialność, zwłaszcza w świetle nowych regulacji, będzie taka, a taka, a to jest taki atak. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że macie możliwość wyboru waszej narracji i że czasem na piśmie można napisać więcej o konsekwencjach, natomiast już w rozmowie mówić więcej o korzyściach. Metaanaliza wszystkich możliwych szkół i metod dobrej komunikacji pokazuje, że to, co jest wspólne, to że zawsze najpierw opisujemy neutralnie fakt. I potem, jak to jest rozmowa w domu, to mówimy o uczuciach. Prawda? Powiedziałaś przy teściowej, że ja nigdy nie spłacę tych długów, no, czułem się dotknięty, prawda? I odnoszę do swoich potrzeb, bo mam poczucie, taką potrzebę szacunku, zwłaszcza w oczach twojej mamy. Prawda? I proszę cię na przyszłość, no, mówmy sobie takie rzeczy w cztery oczy. Ale w sposób zupełnie analogiczny jest w relacji zadaniowej. Prawda? W tej prezentacji, panie Jacku, przewidział pan jednak o 15 slajdów za dużo, prawda? I 15 minut za długo. I w efekcie przewalił, to jest zbyt oceniające, więc w efekcie będziemy musieli inaczej zarządzić czasem. Ja doceniam pana wkład i wysiłek, doceniam to, że utrzyma pan uwagę sali. Znaczy, gdy będziemy w przyszłości współpracować, mam nadzieję, że wtedy pan pokaże też mistrzostwo w zakresie zarządzania czasem. Dlatego już państwu nie opowiem o nowym zastosowaniu Blue Ocean Marketingu w zarządzaniu, takim, którym się łączy soft z hard, może przy okazji panelu będę miał okazję. I chcę państwu powiedzieć, że poczucie celu, tak zwany purpose, który jest w objaśnieniu decyzji przez prezesa, ale też przez audytora, może decydować, czy ludzie kupują tę decyzję jako swoją czy nie. To jest podstawą w Navy Seals. Oni, dopóki sam oficer nie jest przekonany do określonej akcji, określonej strategii, określonych działań i dopóki nie wyjaśni wszystkim, dlaczego to jest robione, a nie co ma być zrobione, nie rusza do ataku. Wtedy się wydziela oksytocyna. Ludzie w ogóle stają się bardziej przyjaźni i bardziej ufni. I pamiętajcie, że jeżeli na was naciskają, zawsze możecie powiedzieć: rozumiem, że, i proponuję, prawda? Nie musicie za wszelką cenę się zmagać. To jest też taka bardzo ważna zasada komunikacji. Wyrzekajcie się ocen personalnych, etykiet i wykazywania racji. Pewnie tylko pierwszego i drugiego nie robicie. Do drugiego jest wielka pokusa. Ludzie inteligentni mają wielką skłonność, żeby mówić: mam rację, nie masz racji. Zobaczysz, sprawdzisz jeszcze, przyznasz mi rację. Wielka sprawa, jak zostawić człowiekowi wyjście z twarzą racji, mimo że ustąpi czy zmieni punkt widzenia. My mówimy, że żeby dzisiaj być liderem, trzeba być sobą. Żeby pozwolić sobie być sobą dla lidera, trzeba być kimś. Co znaczy być kimś? Zarządzać sobą, kontrolować się, żeby ludzie dostrzegali twoją spójność. Wtedy właśnie, kiedy się kontrolujesz, czyli zajmując się kontrolingiem, zaczynasz od autosamokontroli. I na marginesie chcę powiedzieć, że jestem realistą i moim zdaniem, zwłaszcza gdy się jest wewnątrz organizacji, jeżeli chcę być wierny swoim wartościom, chcę nie podlegać lękom i pokusom z tej szybszej ścieżki mózgu, warto być świadomym, że taka zasada zdrowego, dojrzałego związku miłosnego jest do przeniesienia też do twojej relacji z pracodawcą. Bo możesz powiedzieć ukochanej osobie: potrzebuję cię, bo cię kocham, albo kocham cię, bo cię potrzebuję. Prawda? Życzę wam, żebyście mieli na tyle mocną pozycję zawodową, żebyście mogli mówić swojemu pracodawcy, mówię teraz do ludzi, że będziecie wewnętrznym kontrolingiem, ale również swojemu klientowi, któremu może, jak nam się kilkakrotnie zdarzyło, odstąpiliśmy od współpracy, widząc, że nie słucha i idzie cały czas tą swoją szybszą ścieżką, żeby powiedzieć: potrzebuję cię, bo cię kocham. A gdyby nam się nie układało, to mam alternatywę. Podkorowo, jeżeli partner przełożony czuje, że ja mam alternatywę, w inny sposób rozpatruje też kwestię szacunku do mnie. No a w kwestii szacunku to największe wyzwanie, ciągle się uczę mimo tego 66 roku życia, 7 bez suplementów, mam to napisane na ścianie u siebie.
to jest coraz bardziej na te czasy, aby okazywać ludziom tyle szacunku, ile wynika z nas, a nie na ile zasługują ich zachowania w danej chwili. To chciałem się zwierzyć, że dla mnie jest to największe możliwe wyzwanie tych czasów. Dobrych obrad i przepraszam za średnie zarządzenie czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. No tak trochę nawiązując do tego, co pan Jacek Sądrowski powiedział, no jeżeli trzeba byłoby się zastanowić, kto jest winny tej sytuacji, to oczywiście ja jestem winny, bo powinienem był przewidzieć, że wypowiedź będzie dużo bardziej ciekawa, niż założyłem na początku. Okej, słuchajcie, teraz zanim udamy się na przerwę obiadową, to czeka nas bardzo interesujący panel. Zaproszę do niego panów prezesów, pana Sebastiana Burgemeistra z Instytutu Audytorów Wewnętrznych, pana Krzysztofa Burnosa z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Panel poprowadzi pan Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACCA Polska. A panowie porozmawiają o tym, jak zwiększyć zaufanie społeczne poprzez profesjonalną kontrolę i audyt. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że my spróbujemy rzeczywiście po pierwsze podtrzymać zainteresowanie publiczności. Serce moje jest rozdarte, nie... mam udzielić jakiegoś wywiadu, chciałem słuchać Was, ale... A zapraszamy z powrotem zaraz. Absolutnie nie. My spróbujemy tak zarządzić naszym panelem, żeby po pierwsze utrzymać to zainteresowanie publiczności, które wywołał najpierw wystąpienie pana prezesa Kwiatkowskiego, potem wystąpienie pana Jacka Santorskiego. A mam nadzieję, że będzie na tyle interesująca dyskusja, że po pierwsze Państwo w ostatniej części tej dyskusji się do nas przyłączą i będą komentować, zadawać pytania, a po drugie wybaczą nam ewentualnie, jeżeli przerwa obiadowa się troszkę skróci. Ale żeby nie przeciągać, naszym zadaniem w tej dyskusji dzisiejszej teraz przez najbliższą godzinę jest próba odpowiedzenia na pytanie, jak zwiększyć zaufanie poprzez audyt i kontrolę. Pan Jacek Santorski bardzo dużo mówił o tej perspektywie psychologicznej, takiej osobistej istotności zachowań, pytań, komunikacji w relacji do biznesu, w relacji między audytorami, kontrolerami a firmami. Ale tak naprawdę myślę, że jest więcej niż tylko relacja dwustronna i po stronie audytorów, kontrolerów, nie tylko przedstawicieli takich instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli, ale także stowarzyszeń, jest większa odpowiedzialność za to, żeby budować poziom zaufania społecznego nie tylko w komunikacji z klientami bezpośrednimi, tymi interesariuszami kontroli czy audytu, ale w społeczeństwie. Jacek Santorski odwoływał się do wyników Europejskiego Sondażu Społecznego. One z punktu widzenia Polski są dramatyczne, utrzymują się od 20 lat na tym samym poziomie tych kilkunastu procent. No i teraz moje pytanie takie jest prowokacyjne do panów pierwsze. Czy biorąc pod uwagę to, że kontrola i audyt w efekcie mogą wykazać jakieś błędy, nadużycia, a które potem w efekcie mogą być nagłośnione, będą jakimś potwierdzeniem być może właśnie tych stereotypów, bo ludzie nie myślą, czy w takim razie audyt i kontrola w ogóle są w stanie wpływać pozytywnie na poziom zaufania społecznego? Takie pytanie na początek. Proszę, dowolna kolejność. Zachęcam panów do dyskusji, do odnoszenia się do tego, co panowie będą wzajemnie mówili. Działa. Więc odpowiem trochę też prowokacyjnie. Powiem i tak, i nie, z większym jednak naciskiem na nie. Na nie. Z tego względu, i to też chwilę w rozmowach dosłownie przed rozpoczęciem konferencji kuluarowych z panem Jackiem i tutaj z panami prezesami, iż tak naprawdę kontrole i audyt i inne tak zwane funkcje zapewniające wyrosły z różnego rodzaju
właśnie afer, czyli czegoś, co zaufanie społeczne obniża. I jako pewne mechanizmy kontrolne czy zwiększające odpowiedzialność biznesu, to dodatkowe funkcje, czy audyt wewnętrzny, czy kontrola zewnętrzna, czy audyt zewnętrzny zostały wprowadzone. Więc co do zasady wydaje mi się, że w większości wypadków nie, natomiast to są pewne mechanizmy, które powinny trochę zwiększać zaufanie tylko do tych instytucji, tak? Czyli do instytucji audytu, kontroli, gdyż właśnie w teorii te instytucje mają pokazać, że biznes funkcjonuje, czy organizacje w ogóle, w sposób prawidłowy. Czy panowie się zgadzają z... Mi się wydaje, że kluczowym jest sposób reakcji na wnioski wynikające z takiego audytu czy kontroli, bo one budują zaufanie lub brak zaufania do tej instytucji. Jeżeli oczywiście sposobem reakcji jest wypieranie szczególnie faktów, które są absolutnie niepodważalne, no to powoduje brak zaufania. Jeżeli zaś instytucja mówi tak, przyjmuje te wnioski, zaczynamy je realizować, był błąd, zresztą to pokazują różne strategie zarządzania kryzysowego, szczególnie w biznesie, to paradoksalnie oczywiście w krótkiej perspektywie to wywołuje perturbacje, obniżenie zaufania, ale w dłuższej perspektywie wręcz przeciwnie, może to zaufanie do danej instytucji wzmocnić. Ja już żartobliwie powiem, że kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, przychodził mi NIK na kontrolę, to pierw oczywiście podejmowałem dialog, mówiłem, że z wnioskami się nie zgadzam, teraz już bym był mądrzejszy, ale po cichu później czytałem szczegółowo te raporty i wnioski wdrażałem, bo kontrolerzy mieli rację. My mamy jeden problem z punktu widzenia takiej instytucji jak NIK. My kontrolujemy grupę zawodową, która ma w genach wpisaną nieomylność. No proszę mi pokazać polityka, który będzie wychodził i mówił, no nie, ja chyba nie mam racji, konkurent z tej partii ma większą rację niż ja mam. No to jest zaprzeczeniem jego jestestwa, zresztą zaprzeczeniem działalności politycznej, bo od polityka oczekuje się przede wszystkim skuteczności i wyborcy tak naprawdę, co pokazują badania, przede wszystkim preferują polityków skutecznych w sensie wdrażania w życie swoich rozwiązań. Więc my mamy problem, bo naszą grupą docelową jest grupa zawodowa, o której wyparcie jest pewną cechą wpisaną w ich geny. Ale myślę, że z dłuższej perspektywy, no to właśnie jak patrzę teraz, będąc po obu stronach barykady, moim zdaniem kontrola, audyt może zwiększać zaufanie wtedy, kiedy podmiot kontrolujący, bym powiedział, w odpowiedni sposób reaguje na te wnioski, czyli realizując je, jeżeli się z nimi oczywiście zgadza i one są obiektywne, a nie zaprzeczając czy wchodząc w polemikę. Cóż, no, tutaj występujemy w trójkę, reprezentując, można powiedzieć, trzy rodzaje profesji. Jeżeli chodzi o biegłych rewidentów, to myślę, że nasza rola społeczna to jest właśnie budowanie zaufania pomiędzy dwoma stronami. Strona, która jest zobowiązana do rozliczenia się ze swoich zadań, jakie zostały na niej nałożone przez właścicieli, akcjonariuszy, i tej drugiej strony, która oczekuje, że ci, którym powierzono kapitał, powierzono pewne zasoby, rozliczą się ze sposobu ich wykorzystania. I myślę, że my jako audytorzy, jako właśnie biegli rewidenci, jesteśmy tym łącznikiem, który zwiększa zaufanie. Ponieważ są przyjęte pewne normy, pewne standardy komunikowania się i obydwie strony, które staramy się łączyć, chcą mieć komfort tego, że przekazują bądź otrzymują informacje zgodne z tymi normami. Oczywiście inną stroną jest kwestia tego, jak wyglądają, jak są zaprojektowane te normy, czy one same w sobie budzą zaufanie, bo one mogą być rzeczywiście źródłem niechęci samych uczestników rynku i skłonność, takie apetytu do tego, aby ich nie przestrzegać. Tutaj mówimy o obszarze doradztwa, obszarze prawa podatkowego. No to w takim razie, jeżeli panowie troszkę uciekli tak naprawdę od tego mojego pytania, dlatego że ja bardzo mi zależało na tym, żeby uzyskać od panów, ja trochę pocisnę jeszcze, odpowiedź na pytanie, czy ta rola kontroli, audytu i instytucji, które państwo reprezentują, wykracza
A poza tę relację właśnie z tym bezpośrednim beneficjentem czy interesariuszem działań, które panowie podejmują, w przypadku audytorów wewnętrznych, czy biegłych rewidentów, czy NIK-u, ci interesariusze są bardzo jasno zdefiniowani. Ale ja mam takie poczucie, że reprezentując stowarzyszenia czy instytucję publiczną, która zajmuje się takimi konkretnymi działaniami, ta rola powinna być szersza i ta misja, którą realizuje tego typu organizacja czy instytucja, powinna właśnie być także powiązana z jakąś taką edukacją czy też rozmową ze społeczeństwem. I pytanie, czy instytucje, które panowie reprezentują, podejmują taką odpowiedzialność i biorą na siebie tą rolę edukatorów w zakresie roli audytu, kontroli i czy są w stanie panowie podjąć takie wyzwanie? Ja doprowadzam do białej gorączki swoich współpracowników, kiedy tłumaczę im, że jedynym odbiorcą wniosków z naszej kontroli nie jest wyłącznie podmiot kontrolowany i jednostka nad nim nadrzędna. Naszym równie istotnym odbiorcą jest opinia publiczna i obywatele, bo praca takiej instytucji jak NIK tak naprawdę zwiększa zaufanie do całego państwa i działania jego instytucji, bo obywatel, mając poczucie, że jest ktoś taki, który kontroluje władzę, rośnie jego poziom zaufania do wszystkich instytucji publicznych. W Polsce mamy dramat z najniższym w Europie poziomem zaufania do instytucji publicznych. I znowu, my tego zaufania nie zbudujemy, jak Najwyższa Izba Kontroli będzie kończyć raporty, wskaźnik zwrotu kapitału i tego typu określeniami. My idziemy bardzo wyraźnie, jeżeli państwo wejdziecie na naszą stronę i mówię o tym, że ja też jestem po bardzo trudnych rozmowach w Izbie. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę, my mamy ustawowy obowiązek informowania o wynikach kontroli. Można to robić w taki sposób, że zawieszamy wystąpienia pokontrolne i niech Kowalski się przekopuje przez te dokumenty. Na ogół w jednej kontroli kontrolujemy więcej instytucji, jest więcej wystąpień pokontrolnych. A możemy docierać z syntezą, którą jest raport z wynikach kontroli, a możemy docierać nawet streszczeniem, z którego jest informacja prasowa. I bardzo mocno zaczęliśmy w ostatnich latach kłaść na to nacisk. Zrobiliśmy to wręcz formalnie. W systemie zarządzania jakości jest sposób punktowania wyników kontroli z uwagi na umiejętność zaprezentowania wniosków z kontroli, także z ich elementem wizualizacji. Najnowocześniejsze organy kontroli na świecie, te, które pewne standardy narzucają, holenderski, izraelski, jeżeli ktoś by dzisiaj sięgnął do raportów z ich kontroli, tych, które są do opinii publicznej, bo całkiem inaczej u nas też wygląda ten dokument, który kierujemy do jednostki kontrolnej, do jej kierownika i do jego przełożonego, ale te, które idą do opinii publicznej, to są często komiksy. Komiksy, gdzie w postaci infografik prezentujemy najważniejsze ustalenia z kontroli. I ja mogę się wewnętrznie z tym nie zgadzać, mówić, jak to konstytucyjny organ kontroli jest wydawcą komiksów de facto, ale tak jest współczesny świat. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to my z tymi wnioskami nie dotrzemy. Ja nie odcinam tego, który ma większą potrzebę wiedzy, chce mocniej, głębiej wejść w problem. Będzie chciał, ma raport o wynikach kontroli, ma nawet wystąpienia pokontrolne, a jak się zaprze, to i do akt kontroli będzie miał dostęp. Ale też wiem, że współczesny świat jest taki, że my musimy dopasować środki przekazu do tego, jak czyta go społeczeństwo. Ja mogę oczywiście dyskutować z tym, że młode pokolenie w sposób szczególny czerpie informacje z Instagramu i mogę z tym polemizować, a mogę w formie infografik, co robimy, na Instagramie nikowskim zamieszczać główne wnioski z kontroli. Mogę prezentować wystąpienia, informacje prasowe, takie, w którym jak dzisiaj państwo wejdziecie, w zasadzie w każdej jest kilka infografik, w których są zawarte główne treści z danej kontroli. I ja wiem, bo ja widziałem cierpienie na twarzy moich współpracowników, którzy sobie myśleli, Jezus Maria, my konstytucyjny organ kontroli i prezes, który nam tu każe jakieś infografiki robić. Tylko ja wiem, że jeżeli tak nie będziemy robić, to do pewnej części społeczeństwa my z góry zakładamy, że nie chcemy dotrzeć. Są ci lepsi, którzy czytają i ci gorsi, którzy oglądają infografikę, czy obrazki, czy zdjęcie. Nie, my chcemy dotrzeć do wszystkich. Bo czy to jest obywatel, który jest bardziej zainteresowany rozbudowanym kontentem, czy to jest obywatel, który chce syntezy w postaci infografiki, to jest taki sam obywatel. A my jako organ, który jest finansowany z pieniędzy podatnika, mamy psi obowiązek docierać i do tego, który ma takie oczekiwania, i do tego, który ma takie oczekiwania. A i tak najważniejsze są wnioski zawarte w tych wystąpieniach, niezależnie od sposobu ich prezentacji.
Szanowni panowie, jak to wygląda w przypadku instytucji no, prywatnych, tak, czy quasi prywatnych? Znaczy tutaj bym widział kilka obszarów, w którym staram się budować zaufanie nie poprzez wykonywanie samej usługi audytorskiej. Pierwsza rzecz to jest fakt, że usługę audytorską nie wykonuje samozwańczy audytor, tylko osoba, profesjonalista przynależąca do pewnej grupy zawodowej. Grupy zawodowej, która buduje pewne minimalne standardy w różnych obszarach, bo standardy i etyczne, i standardy edukacyjne, jak również standardy techniczne, które określają, w jaki sposób usługi audytorskie są wykonywane. Bo użytkownicy naszych sprawozdań z badania czy naszych usług oczekują pewnego profesjonalizmu. Musimy zademonstrować, że jesteśmy przygotowani do tego, do tej pracy. I to jakby to jest jeden obszar. Te standardy, no, tak jak tutaj znowu odwołam się tutaj do naszej obecności, standardy, na których pracujemy, są to standardy o charakterze globalnym, międzynarodowym, które stosowane są we wszystkich rozwiniętych gospodarkach czy społeczeństwach. Drugim obszarem to jest, myślę, również ta komunikacja, bo co z tego, że opracujemy najlepsze standardy, które będą tylko czytelne dla nas, a efekt naszych prac będzie zrozumiany tylko dla nas. Dlatego ta komunikacja jest bardzo ważna. Budowanie zaufania na drodze właściwej komunikacji występuje na wielu obszarach. Mógłbym powiedzieć o takich prostych sfer samej procedury kontrolnej, kiedy rozmawiamy z pracownikami firm, którą audytujemy. Nie występujemy tutaj jako urzędnik, który rozlicza pracownika z pewnych zadań, tylko w pierwszym kroku wyjaśniamy naszą rolę w procesie danej techniki czy danej procedury badania, tak żeby ta druga strona, no, z jednej strony czuła się trochę komfortowo, przekazując tę informację, natomiast rozumiała cel naszej pracy. I to jest w sumie w każdym miejscu organizacyjnym. Również przechodzimy do wyższego kierownictwa zarządu czy rady nadzorczej i dzięki temu budujemy zaufanie w samej firmie do jakości naszej pracy i to jest ta wewnętrzna komunikacja. Natomiast tutaj też zostało wspomniane, że nasza praca jest kierowana nie co do zasady nie do pracowników i zarządu, tak, tylko do zewnętrznych interesariuszy. Więc myślę, że to są takie główne obszary naszych działań, profesji krajowej, jak i globalnej, do budowania zaufania i zrozumienia tego, co robimy. Panie Sebastianie? Ja się w zupełności zgadzam z moim poprzednikiem, bo też audyt czy funkcja audytu wewnętrznego jest w pewnym sensie funkcją pewnego zaufania społecznego, nie tylko z punktu widzenia wewnętrznych interesariuszy, natomiast też z punktu widzenia zewnętrznych interesariuszy lub potencjalnych klientów audytu, którzy na przykład jeszcze tego audytu u siebie nie wdrożyli i chcąc w przyszłości wdrożyć taką trzecią funkcję zapewniającą, muszą czuć rzeczywiście, że ten audyt wewnętrzny rzeczywiście da im odpowiednią wartość dodaną, a tą wartością dodaną rzeczywiście jest pewne minimalne standardy pracy, standardy wykształcenia i kwalifikacji, natomiast to wszystko bardzo mocno powinno być i jest osadzone w dużo oczywiście powiedziane w takim dokumencie jak kodeks etyki, ale raczej trzeba po prostu powiedzieć, że to są pewne minimalne standardy etyczne, których każdy audytor powinien realizować, nie tylko mówiąc ogólnie jako o dokumencie, ale bardziej standardy samego postępowania, takie wewnętrzna potrzeba rzeczywiście bycia i profesjonalistą, bycia obiektywnym, braku oceny, czyli dokładnie to, co było w tym pierwszym naszym wprowadzającym wystąpieniu, zejście na poziom odpowiedzialności osobistej i samokontroli. Ja to powiem jednym zdaniem, żeby nie było wątpliwości, bo ja w sposób szczególny skupiłem się na tym dialogu z interesariuszami zewnętrznymi.
Nie ma tego dialogu, jeżeli nie ma dobrze wykonanej pracy, kontentu i rzeczywistych, wiarygodnych ustaleń. To jest jak gdyby etap w ogóle niepomijalny. Jeżeli, przepraszam za określenie, robota jest spieprzona, to najlepsze opakowanie tego nie zmieni. Więc bym powiedział tu i tak, bym powiedział, ten najwyższy standard obowiązuje każdą instytucję, w tym NIK. A niezależnie od tego najwyższego standardu, prawda jest taka, najwyższy standard sam już się nie broni. Trzeba mieć umiejętność także przekonania do tego, że tą pracę dobrze wykonaliśmy, czyli umiejętności komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi. Ja oczywiście właśnie zamierzałem o tym powiedzieć, to znaczy wydaje mi się, że akurat nie chciałem podkreślać tej kwestii profesjonalizmu, bo reprezentują panowie takie instytucje, u których w założeniu jest wysoki standard usług i pracy, i jakość tej pracy, ale pozwolę sobie pociągnąć wątek, o którym także panowie mówili, czyli wątek etyczny pracy audytora i kontrolerów. ACCA korzysta z tego, że jest globalną organizacją, w związku z czym ma możliwość przeprowadzania takich globalnych, wielkich badań. I w jednym z takich badań, w którym wzięło udział chyba 18 tysięcy respondentów na całym świecie, młodych ludzi, wynika, dotyczące etyki, etyka w dobie cyfrowej. I tam z tych badań wynika, że im młodszy jest pracownik kontroli, no to dotyczyło to pytań o finansistów, no ale także kontroli, audytu, a tym jest większe narażenie tego pracownika na namowy na zachowania nieetyczne w swojej pracy. Oni się czują zagrożeni takimi namowami. Co więcej, chyba 30%, o ile pamiętam, doświadczyło takich namów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak w związku z tym temu przeciwdziałać? Jak dbać o to, aby ten poziom etyczny pracy, tak odpowiedzialny, jaką jest praca audytora czy kontrolera, dochować? Podstawą oczywiście, tak jak mówiłem, jest pewien dokument, czyli pewne wartości, które są spisane jako takie 10, powiedzmy, przykazań audytorów wewnętrznych, każdego audytora wewnętrznego. Natomiast trzeba pamiętać, że to są pewne fundamentalne, uniwersalne zasady, natomiast one w różnych środowiskach, w różnych kulturach mogą być też narażone na pewne naciski związane po prostu z daną kulturą danego regionu czy kraju. Nie mówiąc już też, że oczywiście są różne kultury różnych organizacji, więc tak naprawdę poza takim wewnętrznym poczuciem etyki, trzeba pamiętać, że no niektóre organizacje, czy w niektórych organizacjach będzie te wysokie standardy etyczne trudno dotrzymać. I jest pytanie, czy wtedy taka osoba nie powinna zmienić takiej instytucji. To nie jest, raczej odpowiedź na to pytanie wcale nie jest banalna i jest tyle różnych sytuacji w życiu czy audytora, czy każdego z nas, każdego człowieka, audytor też jest przecież zwykłym człowiekiem, to nie jest jakiś specjalny rodzaj podgatunek, więc tak naprawdę to wynika z wewnętrznych wartości każdego z nas. Panowie? Znaczy, ta pokusa z punktu widzenia instytucji, którą ja reprezentuję, pokusa zewnętrzna czy próba nacisku mogłaby być w sposób szczególny na dwóch etapach. Na etapie typowania do kontroli, a bardziej, żeby coś nie kontrolować niż coś kontrolować, bo raczej wyjątkiem od zasady w instytucjach publicznych jest zbiorowy brak entuzjazmu, jak przychodzimy z jakąś kontrolą, chociaż tutaj w kontekście prezentacji pana Jacka Santorskiego w NIK-u się mówi powszechnie i to nie traktujemy jako dowcip, taką historię, że przychodzi kontroler do instytucji i mówi: przyszedłem panu pomóc, i od kierownika kontrolowanej jednostki słyszy: bardzo się z tego cieszę. Złośliwi tylko mówią, że w tej krótkiej wypowiedzi są aż dwa fałsze zawarte. Ja twierdzę, że absolutnie historia jest prawdziwa. My możemy powiedzieć, że ja w zasadzie widzę jedną sytuację takiej zbiorowej prośby o kontrolę. To się powtarza po każdych wyborach parlamentarnych. Jeżeli jest ekipa rządowa się zmienia, to ona wtedy ma naturalną chęć sprawdzenia dorobku poprzedników i ta chęć słabnie w miarę czasu wykonywania obowiązków przez danego funkcjonariusza publicznego. I to jest ta jedna pokusa, co kontrolować, a w zasadzie czego nie kontrolować. No i druga oczywiście nacisku na to, jak ta kontrola ma być przeprowadzona, a tak naprawdę jakie mają być w niej ustalenia. I na szczęście
instytucja, którą reprezentuję, ma naprawdę dobrze wpisane bezpieczniki już nawet na poziomie ustawowym, bo po pierwsze NIK jest absolutnie autonomicznym w tym, co kontroluje. NIK nie może mu zakazać, żeby czegoś nie kontrolować. Może mu zlecić parlament, żeby przeprowadzić jakąś kontrolę, ale nie może powiedzieć, tego nie kontrolujcie. To jest bardzo ważny element w połączeniu szczególnie z ustawowym obowiązkiem podawania do publicznej wiadomości ustaleń kontroli. No i drugi, bardzo silna pozycja samego kontrolera, pracownik mianowany z immunitetem, który go chroni w trakcie czynności kontrolnych, rozwiązanie stosunku pracy tylko po żmudnej procedurze dyscyplinarnej, a i tak później ocenianej zewnętrznie prawomocnym wyrokiem sądowym, tylko wtedy jest skuteczne rozwiązanie stosunku pracy. To powoduje, że instytucja na tych dwóch polach szczególnie delikatnych, co kontrolować, jakimi wnioskami kontrolę zakończyć, moim zdaniem jest dosyć dobrze uodporniona na to, żeby te naciski nie były naciskami skutecznymi. Panie prezesie? No tak, jeżeli chodzi o etykę, to jest to taka sfera naszego funkcjonowania, którą bardzo trudno jest kontrolować, no bo jeżeli mówimy o standardach technicznych, jakaś procedura powinna być zaplanowana, audytorska, wykonana, powinien być ślad, możemy ją ocenić. Natomiast pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie ocenić, czy osoba wykonująca tę procedurę rzeczywiście przestrzegała tych wartości i podstawowych zasad. I wszystkie zawody zaufania publicznego, te zrzeszone i te niezrzeszone, mówię tutaj możemy mówić o strażakach, o lekarzach, o zawodach prawniczych, również tutaj o audytorach, jest pewne wyzwanie, zbudowanie jakby fundamentalnych zasad etycznych i mamy je sformułowane. To są właśnie te nasze kodeksy etyki. I teraz pojawia się pytanie, jak je wdrożyć w życie i w jaki sposób zapewnić, że mierzalne jest to, czy one są przestrzegane, czy nie. Z punktu widzenia biegłych rewidentów my mamy rozwinięte standardy związane z organizacją firmy audytorskiej, która między innymi wymaga, aby osoby, które są rekrutowane do zespołów audytorskich, w ogóle do firm audytorskich, były odpowiednio przygotowane, po pierwsze rozumiały zasady etyki, ale z drugiej strony, aby też miały odpowiednie odpowiednie wartości osobiste. Tak? I mamy również procedury, które wymaga się od nas, abyśmy wdrażali pewne procedury doskonalenia i odnośnie również dylematów etycznych, tak? Bo czym innym jest powiedzieć, że słuchaj, powinien być niezależny albo odporny na konflikt interesu, a co innego przedstawić konkretny case, przypadek, który zobrazuje sytuację. I myślę, że to, o czym tutaj wspomniałeś, że młodzi ludzie są narażeni bardziej na, bo to jest pytanie, dlaczego ci młodzi ludzie wchodzący do zawodu audytorskiego są bardziej narażeni, czy dlatego, że nie mają wystarczającego doświadczenia, czy dlatego, że czują się elementem, pionkiem w procedurach audytorskich, może uważają, że ich praca no nie jest na tyle istotna, ważna, ponieważ ostatecznie to nie oni dokonują sądów zawodowych, w związku z tym mogą sobie pozwolić na nieprzestrzeganie pewnych zasad. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo trudne wyzwanie ja wyniosę z tego dzisiejszego spotkania, tego panelu właśnie to pytanie, co zrobić, tak, to wyzwanie. Mi też się ono wydaje szczególnie istotne, czy to edukowanie młodych ludzi wchodzących do zawodu kontrolerów i audytorów jako tych, którzy muszą sprostać bardzo istotnym i kluczowym wyzwaniom etycznym, a są narażeni z zewnątrz na różne ryzyka. Ja pozwolę sobie na chwilkę zmienić temat. Jeszcze odejdę teraz od tej etyki, ale przejdę do pytania dotyczącego tego, w jakim otoczeniu funkcjonujemy, rewolucji cyfrowej. Jako audytorzy, jako kontrolerzy mają panowie i panów pracownicy, współpracownicy, partnerzy dużo większy dostęp do informacji, do danych. No i pytanie teraz, czy kontrola i audyt są w stanie po pierwsze wykorzystać te informacje, których jest więcej teraz, rozdzielić te, które są istotne i nieistotne, no a potem jeszcze stworzyć z tego taki efekt, który wpłynie potencjalnie na to, że jakby dana instytucja, czy dana organizacja, czy dana firma będzie funkcjonować w sposób bardziej transparentny, przejrzysty, dostępny dla otoczenia zewnętrznego. Ja muszę powiedzieć Państwu, że wśród swoich współpracowników oczywiście bardzo sobie cenię tych, którzy mają większą wiedzę niż tych, którzy mają mniejszą wiedzę, ale bym powiedział, ich podstawową wartością
nie jest wiedza, bym powiedział, oczywiście lepiej jak ona jest większa, ale przecież ja nie oczekuję, że moi współpracownicy mają największą wiedzę w każdym obszarze, który kontrolujemy. Ja zawsze publicznie mówię, że Najwyższa Izba Kontroli ma najlepszych kontrolerów w Polsce, najlepszych specjalistów od kontroli. Pomijam specjalistów audytu, dzięki temu zachowuję kinderstube wobec współgospodarzy panelu. Ale to nie znaczy, że mamy najlepszych specjalistów od każdego obszaru, który kontrolujemy. My korzystamy często z biegłych ekspertów, specjalistów, których zapraszamy do kontroli. Za to, co dla mnie jest ważne wśród moich współpracowników, co ja sobie niezwykle cenię, to umiejętność krytycznego myślenia i analizy sytuacji, wyciągania wniosków z materiału, który mają. Odwołam się znowu do konkretnego przykładu naszej kontroli. Mieliśmy bardzo głośną kontrolę dotyczącą budowy ekranów akustycznych w Polsce. Ta kontrola mogła się zakończyć stwierdzeniem, że wszystko jest super, zgodnie z przepisami budujemy ekrany akustyczne w Polsce. A zakończyła się takim stwierdzeniem, budowano je zgodnie z przepisami, ale niezgodnie z interesem państwa polskiego i niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Dlaczego? Bo przepis w Polsce mówił tak, ekran akustyczny buduje się wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad, tam, gdzie teren przylegający do autostrady jest terenem zapisanym w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren pod zabudowę. Co to w praktyce oznaczało? Że jeżeli państwo jedziecie odcinkiem autostrady Łódź-Warszawa, ja nim jeżdżę dosyć często, i gdybyście łamiąc przepisy prawa się zatrzymali i za ten ekran zajrzeli, to byście zobaczyli na ogół piękne mazowieckie łąki, które wyróżniają się tylko tym, bo tam domów nie ma, że tam kiedyś w przyszłości ktoś może się wybudować, bo taki jest zapis w planie. Czy się wybuduje? W 99% przypadków nie, bo współczesny świat jest taki, że ludzie ze wsi przenoszą się do miasta, a jeżeli na wieś, to tylko do wsi, które dolegają gmin bezpośrednio do dużych miast. I znowu, my kontrolę mogliśmy zakończyć, wszystko jest zgodnie z przepisami. Generalna dyrekcja buduje ekrany akustyczne tam, gdzie przepis stanowi, że powinniśmy wybudować. Ale moi kontrolerzy powiedzieli, hola, hola, to durny przepis. Budujemy rocznie ekrany akustyczne za 600 milionów złotych i w 3/4 przypadków w miejscach, szczególnie na tych drogach między dużymi ośrodkami aglomeracyjnymi, w których wcale nie trzeba ich budować. I znowu, ja sobie cenię moich współpracowników za to, że powiedzieli, okej, nie złamano przepisu prawa, ale przepis jest durny i zaproponowali zmianę tego przepisu prawa. Zresztą ich krytycyzm widać także w innych okolicznościach. Nie muszę mówić, że byliśmy jedynym państwem na świecie, które miało taki przepis o budowaniu w taki sposób ekranów akustycznych. 600 milionów rocznie. Później 3 miliardy rocznie wydajemy na utrzymanie dróg ekspresowych i autostrad. W tych pieniądzach jest też mycie tych ekranów akustycznych i wymiana tych skorodowanych. Albo znowu, badaliśmy ta sama instytucja, skądinąd moja ulubiona, Generalna Dyrekcja, bo tam krytyczne myślenie raczej się nie przyjęło. Co robiła Generalna Dyrekcja? Generalna Dyrekcja zlecała tym, którzy utrzymują drogi ekspresowe i autostrady, wycinkę trawy. Sensowne, niesensowne, można dyskutować. Niemcy nie wycinają, bo mówią, że między pasami jezdni to wręcz przeciwnie, w razie czego przy wypadku też jeszcze spowalnia ruch. Ale powiedzmy, że to jeszcze rozumie, jak jest wycinane to między pasami jezdni. Ale my poszliśmy dalej. Polacy są takim zmyślnym narodem, a w zasadzie urzędnicy w Generalnej Dyrekcji, że w przetargach było wpisane wycinanie trawy za ekranami akustycznymi. Jak ktoś mi odpowie na pytanie po co, to ja nie wiem. No chyba po to, żeby ekran akustyczny, ktoś jak ogląda z drugiej strony, go było bardziej widać. No bo żadnego innego logicznego uzasadnienia nie ma. Znowu w wyniku naszej pracy ten przepis został zmieniony. To są dziesiątki milionów złotych, bo to są setki, a teraz to już kilka tysięcy dróg ekspresowych i autostrad, wśród których na wielu odcinkach macie państwo ekrany akustyczne. Ale znowu, gdybyśmy podeszli standardem myślenia, takim prostym, zbadamy przepis, legalność, to byśmy stwierdzili, wszystko jest ok. Ale sprawdziliśmy także gospodarność. Przeprowadziliśmy krytyczną analizę problemu i moi współpracownicy powiedzieli, halo, tu jest coś nie tak. I wyszli z propozycją zmiany przepisów. Pokazuje to, żeby uzmysłowić, że z tego punktu widzenia to jest dla mnie ta największa wartość w tą tę scenie wśród swoich współpracowników. Ja jednak wrócę jeszcze, zachęcę panów do zastanowienia się, dlatego że... Ja myślę, często że... uciekam od pytania, ale przyznaję. Myślę, że nie byłoby możliwe dokonanie tych, znaczy wyciągnięcie tych wniosków bez dostępu do dużej liczby po prostu danych, które teraz można analizować. Jak to wygląda w przypadku audytu wewnętrznego i biegłych rewidentów?
dostęp do dużych ilości danych i analiza tak naprawdę pomaga audytorom wewnętrznym, bo jesteśmy w stanie dużo rzetelniej przeanalizować dużo większe zbiory danych, a z drugiej strony stanowi wyzwanie kompetencyjne do opanowania nowych umiejętności przez audytorów wewnętrznych, więc z punktu widzenia audytu wewnętrznego era cyfryzacji jest jak najbardziej erą, która pomaga w ich pracy. Dajemy dużo większe prawdopodobieństwo zapewnienia, gdyż jesteśmy w stanie przeanalizować dużo większe zbiory danych albo tak naprawdę wszystkie dane, do których mamy czy będziemy mieli w stanie dostęp. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, bo era cyfryzacji jest erą przejściową. Czyli co będzie, kiedy to nie audytor i narzędzie, którego będzie używał, będzie wyciągał wnioski, ale to pewne oprogramowanie, na razie szumne zwaną sztuczną inteligencją, zrobi to za niego. I gdzie wtedy, czy zawód audytora wewnętrznego, czy zawód kontrolera zewnętrznego, czy wewnętrznego, czy biegłego, w którym kierunku będzie zmierzał? To jest raczej pytanie, na które no, trzeba będzie sobie odpowiedzieć. Nie wiem, czy już teraz, czy za jakiś czas. Panie prezesie. Na pewno zmiany technologiczne, my teraz jesteśmy świadkami zmian technologicznych w obszarze IT, no, wcześniejsze lata, kilkadziesiąt lat to też innego rodzaju zmiany technologiczne i w gruncie rzeczy audytorzy i kontrolerzy, aby wykonywać swoją pracę w sposób właściwy i zaspokajać potrzeby interesariuszy, w tym właśnie opinii publicznej, no, musieli dostosowywać swoje techniki i metody pracy. Na początku my jako biegli rewidenci no, sprawdzaliśmy wszystkie transakcje. Tak? No, przedsiębiorstwa w XIX wieku no, to nie miały aż tak dużo tych transakcji, można było wszystko sprawdzić. Później masowe wprowadzenie pierwszych komputerów czy masowe transakcje spowodowały, że my nie mogliśmy sprawdzać wszystkich transakcji, więc wchodziliśmy w techniki oparte na próbkowaniu. Dzisiaj okazuje się, że możemy powrócić do źródeł. To znaczy, że data analytics, big data, na których są oparte, mogą pozwolić nam rzeczywiście znowu analizować pełne całe populacje. Natomiast z pewnością rola kontrolerów i audytorów będzie się troszeczkę zmieniać, bo myślę, że ta technologia będzie wyręczała nas w pewnych funkcjach. Będziemy raczej skupiali się na analizie odchyleń od pewnych kryteriów czy norm, które rozwiązania technologiczne będą nam prezentować i naszym zadaniem powinno być właściwe zinterpretowanie, czy to anomalia są do zaakceptowania, czy są wyjątkiem, czy trzeba zmienić pewne procedury w samym systemie, który sprawdzamy. Dzisiaj ten rozwój technologiczny powoduje, że powstają nowe produkty, o których wcześniej nie mieliśmy nawet wyobrażenia. Sektor fintech powoduje, że banki tracą, są zagrożone, model funkcjonowania banków jest zagrożony, już nie ma, pojawią się pożyczki o charakterze społecznościowym, internetowym i tu tutaj też pojawia się nowa rola, ponieważ rosną również wymagania regulacyjne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa też obrotu gospodarczego. Nadzory publiczne mają coraz więcej oczekiwań, coraz więcej regulacji i budowanie ciągłych procedur o charakterze compliance w instytucjach powoduje, że rosną niesamowicie koszty i naturalnym jest, że te instytucje poszukują pewnych rozwiązań i pojawia się nowy sektor RegTech, Regulation Technology i rzeczywiście tutaj to, co moi poprzednicy tutaj wspomnieli, to te wyzwania związane z kompetencjami. Pytanie jest, jak sobie poradzimy. Z pewnością troszeczkę odmienna rola, myślę, jest audytorów wewnętrznych z uwagi na to, że pracują w organizacjach, które jakby są, które samodzielnie może będą dokonywać inwestycji w te technologie, w techniki. Natomiast firmy audytorskie działają niezależnie. To są podmioty o charakterze gospodarczym, przedsiębiorcy i oni też muszą dokonywać decyzji, czy inwestujemy w rozwój pewnych narzędzi, czy też nie. Ale tak jak mówiłem, no my dostosowujemy się do jakby przedmiotu, czy podmiotów, które audytujemy. Im mniej rozwinięta jest zaawansowany technologicznie podmiot, tym mniej potrzebne są rozwinięte technologicznie techniki audytu. Natomiast to, co się dzieje już rzeczywiście w sektorze finansowym, powoduje, że audytorzy również starają się gonić ten biznes.
Czy jako gaduła mogę jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć? Proszę nawet Państwa, dwa, tylko krótkie. To jeszcze co do narzędzi informatycznych. Bez nich my byśmy już polegli. Pokażę to Państwu na kontroli budżetowej. No, my kontrolujemy wydatki wszystkich instytucji publicznych, ministerstw i urzędów centralnych. Nie ma takiej możliwości, żeby nawet duża instytucja, jakim jest NIK, zbadała każdy wydatek. Mamy swoje metody próbkowania uznane, niekwestionowane. One oczywiście w wymiarze politycznej, niemerytorycznej dyskusji zawsze będą przedmiotem jakiejś analizy. Moim zdaniem przykłady są solą, więc znowu podam przykład z tegorocznej kontroli budżetowej. Kontrolowaliśmy trzy instytucje. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa w kontekście wydatków tych instytucji. I bym powiedział, nagle wśród posłów bardzo była gorąca dyskusja, bo każda z tych trzech instytucji dołożyła w bardzo nieznacznym zakresie, tam chyba kilkunastu tysięcy złotych, się do Kongresu Prawników Polskich, który był w Katowicach. No i ogromna dyskusja, czy te instytucje miały prawo dokonać tego wydatku, czy nie miały. Na nasze szczęście to mały wydatek. Prawdopodobieństwo, że wpadnie do próby, to są jednak instytucje z wielomilionowymi budżetami. Na nasze szczęście w jednej z instytucji wpadło to do próby i mogliśmy pokazać. Krajowa Rada Sądownictwa ma ustawowo zapisane swoją kompetencję, dyskusję, rozmowę, prowadzenie dialogu o ważnych kwestiach z punktu widzenia środowisk prawniczych. I mogliśmy powiedzieć, nie, nie naruszono tu kryterium legalności. To jest jedno zagadnienie. I drugie, w którym kierunku podążamy? My jako organy kontroli, mówię o organach kontroli narodowych w każdych krajach, idziemy w jednym kierunku i to będzie pewien standard porównywania wyników. Dlatego zaczynamy mieć zbiory danych, kontroli, które są z różnych krajów. Mamy narzędzie informatyczne, skądinąd Polski, NIK jest jego współautorem, oczywiście konkretne osoby, tak zwany CUBE, prowadzenia kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Po co to wszystko? Po to, żeby mieć porównywalność wyników. Robimy kontrolę, na przykład Departament Polityki Społecznej i mówi, w Polsce na rynku pracy jest aktywnych 30% osób z niepełnosprawnościami. To dużo czy mało? Ja nie wiem. Ja dopiero będę wiedział, jak porównam te wyniki z innymi państwami. Co powodują narzędzia informatyczne i zbiory danych? Obiektywizm kontroli, bo mamy punkt odniesienia, a tak to będziemy dyskutować według starej polskiej maksymy. Szklanka może być do połowy pusta, do połowy pełna i każda z tych dwóch stron ma rację. Dopiero danie tego punktu odniesienia, porównanie wyników, które umożliwiają narzędzia informatyczne, podnosi obiektywizm ustaleń z kontroli. Bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie teraz jeszcze zapytać panów o jeszcze jeden element. Zaufanie jest podstawą, czy powinno być podstawą współpracy. Biorąc pod uwagę, że siedzą panowie we trzech w tym panelu i ta konferencja jest organizowana przez trzy instytucje, zakładam, że zaufanie między Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych, NIK-iem i PIBR-em jest na miejscu. I teraz jakiego typu działania podjęliby panowie wspólnie, aby jako przedstawiciele tych konkretnych instytucji próbować wpływać na poziom zaufania społecznego w Polsce? Znaczy, jeszcze skonkluduję twój wstęp. Jesteśmy tu razem, ale jakiś czas tak dobrze nam się nie współpracowało, więc trzeba podkreślić to, że ta współpraca została nawiązana, nie powiem, że ostatnio, ale rzeczywiście dość niedawno, zarówno z Najwyższą Izbą Kontroli, jak i z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów kiedyś, teraz już z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Więc to nie jest tak, że zawsze było tak pięknie, tak różowo i wspaniale współpracowaliśmy, więc te więzy są dopiero dość niedawno zadzierzgnięte. Więc tak naprawdę kolejnymi naszymi działaniami to jest nasza pierwsza wspólna inicjatywa. Jako że pierwsza i łatwiej jest zacząć niż coś utrzymać. Więc będę mógł powiedzieć co dalej, jeżeli będziemy w stanie zorganizować kolejną i kolejną. I z tych kolejnych mogą rzeczywiście wyjść bardzo ciekawe wnioski, szczególnie z punktu widzenia właśnie pokazania, że są różne instytucje, które w
modelu ochrony organizacji, bo trzeba powiedzieć, że to jest pewien model ochrony organizacji bądź model ochrony państwa w szerszym kontekście, potrafią współpracować, potrafią sobie zaufać, potrafią wymieniać dane, natomiast to są tylko nasze organizacje. Teraz warto by było, żeby nasi członkowie czy przedstawiciele naszych profesji zaczęli współpracować na co dzień. To będzie dużo trudniejsze, bo zaufanie na poziomie kontrolerniku, który przychodzi z zewnątrz i kontroluje jakąś instytucję publiczną, audytor wewnętrzny, który jest jednak pracownikiem instytucji publicznej i w teorii stanowi trzecią linię obrony, natomiast z punktu widzenia kontrolera NIK-u stanowi pierwszą linię obrony przed tym kontrolerem NIK-u lub na przykład przed biegłym rewidentem, bo wie, czego druga strona oczekuje i też zna instytucję i nieraz wie, czego nie pokazać. Więc to będzie dużo trudniejsze i myślę, że na tym nasze instytucje powinny się koncentrować, aby edukować naszych członków, aby ta współpraca na poziomie, na najwyższym poziomie zeszła na ten najniższy poziom. Z punktu widzenia Najwyższej Izby Kontroli, no, to zaufanie buduje się w sposób szczególny z uwagi na sposób dochodzenia do ostatecznych ustaleń. Mamy kontradyktoryjność wpisaną w proces kontrolny. Co to znaczy? Instytucja się nie zgadza z naszymi ustaleniami, ma prawo od tych ustaleń się odwołać do podmiotu, który kontroli nie przeprowadzał. W przypadku Ministerstw Urzędów Centralnych jest to kolegium i znaczna część tych odwołań jest rozpatrywana skutecznie. Często oczywiście jakieś uchybienia formalne powodują, że musimy odstąpić od ustaleń, ale to jest to dobre prawo kontrolowanego. Więc myślę, że procedura sama ma w sobie u nas wbudowane te mechanizmy, które podnoszą poziom zaufania. A po drugie, no edukacja. Nie ma lepszej metody. My wszędzie, gdzie możemy, tłumaczymy, wyjaśniamy, pokazujemy, jak doszliśmy do określonych wniosków. NIK jest także instytucją otwartą na taki dialog bezpośredni, edukację. Mamy bardzo wiele spotkań z młodzieżą, która przychodzi do Izby z różnych szkół, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje Najwyższa Izba Kontroli. Pokazujemy te mechanizmy. Mamy w skali roku kilkaset spotkań z komisjami sejmowymi i senackimi, gdzie pokazujemy, jak są wnioski z kontroli, ale także odpowiadamy na pytania, jak do tych wniosków dotarliśmy. Tu nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo budowanie zaufania to jest przede wszystkim pokazanie profesjonalizmu i otwartości w sensie tego warsztatu i bym powiedział uczciwości ustaleń, które prezentujemy. I tu nie ma drogi na skróty, bo rzeczywiście to jest taki żmudny proces, żeby pokazywać wiarygodność pracy, którą wykonujemy. Dzięki. Pamiętam, ja też bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy tą współpracę, bo to, co łączy audytorów wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolerów, to jest to, że mamy bardzo podobne standardy de facto postępowania, planowania poprzez identyfikację ryzyk. Natomiast z punktu widzenia operacyjnego rzeczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, chociaż szczerze powiedziawszy, ja osobiście jako praktyk nie wyobrażam sobie, że biegły rewident, wiedząc, że w badanej firmie jest komórka audytu wewnętrznego, nie komunikuje się z audytorem wewnętrznym, nie rozmawia o wynikach jego pracy, nie wykorzystuje tego, co już zrobił. Z drugiej strony audytor wewnętrzny na pewno powinien być włączany aktywnie w relacje z biegłym rewidentem, bo również to, co wykona biegły rewident w trakcie badania sprawozdania finansowego czy niefinansowego, może również być przez niego wykorzystane jako lista potencjalnych obszarów, które może w swoim planie audytu wewnętrznego zapowiedzieć. Co więcej, również też mam doświadczenia takie, że również badałem sprawozdania finansowe jednostek, które podlegały kontroli NIK-u i również tego typu raporty są informacją dla audytora i zarówno za wewnętrznego, jak i zewnętrznego do planowania swoich dalszych działań. Więc myślę, że na poziomie operacji to zaufanie jest, że biegły rewident, biorąc do ręki pracę audytora wewnętrznego, ufa tej pracy, jakości tej pracy. Również efekty pracy NIK-u też są brane pod uwagę i nieoceniane, no nie politycznie, chociaż mogłoby się wydawać, że decyzje czy tam ustalenia NIK-u są polityczne. I tak samo my, przynajmniej ja oczekuję, że prace biegłego rewidenta również są oceniane i wykorzystywane właśnie przy planowaniu działań operacyjnych kontrolerów NIK-u, czy, czy,
czy audytor wewnętrzny. I myślę, że to dzieje się i to spotkanie, które dzisiaj ma miejsce, to między innymi ma temu służyć, żeby zakomunikować, że tak się dzieje, a ci, którzy jeszcze nie wykorzystują tej możliwości współpracy, o której mówię, to żeby właśnie dzisiaj się dowiedzieli o tym, że tak powinno to wyglądać. Zresztą nasze standardy też mówią, żeby współpracować, mówię o badaniu sprawozdań finansowych, mówią, żeby współpracować z audytorami wewnętrznymi. Tak. Zanim oddam panelistom... Czy prowadzący wie, dlaczego chce zabrać głos? Pojawiło się tu takie sformułowanie, że ustalenia NIK-u mogą być polityczne, więc oczywiście, że muszę zareagować, nawet jeżeli to jest oczywiście teza, która z góry była zasegerowana, że jest tezą nieprawdziwą. Zwracam Państwu uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, oczywiście pewnym elementem wpisanym w istotę naszej pracy jest, że kontrolujemy polityczne instytucje, ale kontrolują je apolityczni kontrolerzy ze szczególnym stosunkiem pracy. Kiedy byśmy patrzyli na, bym powiedział, rotacyjność pracowników, to ona jest bardzo niska, bo rzeczywiście pracownicy niezwykle sobie NIK jako pracodawcę cenią. Oczywiście jest tu także grupa tych, którzy mają jakieś, z prezesem włącznie, zaraz do tego się odniosę, mają swój jakiś rodowód polityczny, ale w momencie przyjścia do NIK-u ustawa mówi precyzyjnie, nie masz żadnej aktywności politycznej. Jeżeli chcesz do tego wrócić, mamy grupę pracowników, którzy z uwagi na ich zasób profesjonalny są pożądanym pracownikiem i administracja rządowa pozyskuje ich na funkcję ministrów, wiceministrów, prezesów spółek, to w tym momencie idziesz na urlop bezpłatny, a jeżeli wrócisz do tej instytucji, wyłączysz się kiedykolwiek w przyszłości z kontrolowania swoich decyzji, które podejmowałeś. Jak na kolegium NIK-u był rozpatrywane zastrzeżenia związane z kontrolą w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie muszę mówić, że oczywiście się z tej kontroli wyłączyłem. I zwróćcie Państwo uwagę z rozpatrywania zastrzeżeń. Prezes NIK-u w Polsce jest wybierany przez parlament, ale tak jest wybierany w 90% krajów. Ja pomijam, bym powiedział, specyficzne kraje jak Korea Północna czy Chiny. Tam szefa kontroli wewnętrznej Komunistycznej Partii Chin oczywiście jest w trochę innym trybie wybierany. Nie znam procedury na Kubie, ale zakładam, że też może być troszkę bardziej, trochę inaczej opisana. Ale kiedy już ktoś zostanie wybrany prezesem NIK-u, musi zrezygnować z jakiejkolwiek aktywności partyjnej, złożyć mandat, ja też składałem mandat parlamentarzysty, jest powołany na kadencję, a sposób działania instytucji jest taki, że de facto nie ma wpływ na ustalenia. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja miałem żartobliwe sytuacje, kiedy moje koleżanki i koledzy, z którymi kiedyś wykonywałem obowiązki rządowe, mówili, to my już woleliśmy, jak twój poprzednik był prezesem NIK-u, bo wtedy przynajmniej mogliśmy sugerować, że ustalenia są polityczne. Mówię jeszcze oczywiście o czasach rządów Platformy, gdzie było wiele krytycznych raportów Izba. Teraz to co my mamy powiedzieć? Więc to pokazuje, jak ten mechanizm funkcjonowania tej instytucji jest rzeczywiście zapisany w taki sposób, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten element polityczności ustaleń jest tutaj, jeżeli nie w ogóle nieobecny, bo pewno tak się nigdy nie uda wyeliminować, to co najmniej radykalnie ograniczony. Ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co mówili wszyscy panowie, to znaczy, że poza pewnym kodeksem, który jest zapisany zasadami, prawem, regulacjami, kluczowe są postawy i etyczne i profesjonalizm osób wykonujących zawód audytorów i kontrolerów. Zanim oddam głos panelistom do podsumowania, takie ostatnie krótkie pytanie, to chciałem zapytać, czy Państwo mają do uczestników dyskusji jakieś pytania, komentarze, króciutkie, czy też nie? Jest jedno, bardzo proszę. Bardzo proszę o króciutki komentarz. Proszę Państwa, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na ten jeden element, mianowicie zaufanie. Zaufanie. Nie ma rozwoju firmy bez kapitału finansowego, ale nie ma również rozwoju firmy bez kapitału intelektualnego. A zaufanie, jak mówił profesor Fukuyama, jest podstawą kapitału intelektualnego. I proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w dziwnym kraju, gdzie ja mam wątpliwości, czy my się nazywamy obywatelami państwa, czy jesteśmy plemieniem. Z punktu widzenia zaufania jesteśmy na szarym końcu wśród trzech krajów, Cypr, Bułgaria i Słowacja. I teraz jeżeli my nie podniesiemy edukacji tego naszego społeczeństwa, to my nie posuniemy się w tym kierunku.
I to, co tutaj paneliści używają, bez przerwy standardy. Proszę Państwa, standardy są przeciwieństwem edukacji. Edukacja to są zasady. Standardy są to nakazy lub zakazy. Czyli mnie się wydaje, że w Polsce nie zrozumieliśmy istoty rozwoju cywilizacyjnego i tak się tłuczemy po tych krużgankach. Tu poprawimy, tam poprawimy, ale to wszystko Pana wina. Bo Pan mnie natknął do tej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że Pan się myli. Mam nadzieję, że Pan się myli. Ale... Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę. Sprowokowany przez przedmówcę swojego, Lech Jędrzejewski, Uniwersytet Gdański, audytor. Ja tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię związaną z budowaniem zaufania, że inna jest pozycja Naczelnej Organizacji Kontroli w budowaniu zaufania, bo ma się czym chwalić, może to upubliczniać. Bardzo dobrze, że Pan Prezes to eksponuje, bo to są bardzo cenne materiały. Dla mnie jako audytora wewnętrznego stanowią wzór do prowadzenia audytów. Inna jest biegłego rewidenta, prawda, który nie jest pracownikiem jednostki, tylko jest kontrahentem, a inna jest audytora wewnętrznego. My na zewnątrz z reguły ze swoimi efektami tych audytów nie wychodzimy, my chodzimy wewnątrz. W związku z tym budowanie zaufania, które dotyczy audytorów wewnętrznych, dotyczy bardziej tej funkcji doradczej, którą trzeba wykonywać, zwłaszcza w takiej instytucji wiedzy, jaką jest uniwersytet. I tutaj właśnie to, co Pan wspomniał, to kształcenie, to budowanie, prawda, tych postaw, edukację społeczeństwa, którą my wykonujemy jako uniwersytet, jako uczelnie, ale także zajmujemy się, to mamy wpisane do ustawy o szkolnictwie wyższym, wychowaniem. Wychowaniem. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Myślę, że damy szansę jeszcze głównym panelistom do podsumowania tego, co powiedzieli do tej pory. Ja bym chciał panów prosić o dosłownie naprawdę kilkuzdaniowe wyciągnięcie wniosków z tego, co panowie usłyszeli wzajemnie od siebie i próbę znalezienia odpowiedzi na pytania, co w takim razie jest z tymi, nie, może jednym, może dwoma kluczowymi elementami, które w działalności państwa, reprezentowanej przez państwa instytucji, panów instytucji, mogą potencjalnie wpływać na poprawę poziomu, podniesienie poziomu zaufania społecznego w Polsce. Myślę, że nie odkryję koła i też odwołam się tutaj do wypowiedzi przedmówcy. Edukacja. Tak naprawdę to jest kluczowy element, który w działaniu naszych instytucji powinien, na który powinniśmy postawić jakby największy nacisk. Natomiast edukacja z odpowiednią komunikacją tego, co robimy, w jaki sposób to robimy i też do kogo chcemy dotrzeć, bo też te komunikaty, o których wspomniał Pan Prezes, muszą być dostosowane do odpowiedniego odbiorcy. To nie może być jeden rodzaj komunikatu, to muszą być komunikaty dostosowane rzeczywiście do potrzeb odbiorców. I w ramach edukacji musimy podkreślać te kluczowe wartości, na których oparte są nasze zawody. Co do edukacji, oczywiście absolutna zgoda. Z punktu widzenia też Najwyższej Izby Kontroli, pewno takim dla obywateli elementem, który jest absolutnym standardem budowania tego zaufania, jest poczucie, że jest niezależny od rządu organ, który kontroluje prawidłowość wydatków publicznych. W każdym państwie jest tak, że oczywiście są takie okresy, w którym czasami jest dyskusja, czy jakieś instytucje są zależne, są niezależne, jak wykonują swoje obowiązki. W Polsce, dopóki obywatel wie, że jest coś takiego jak Najwyższa Izba Kontroli, gdzie bym powiedział, praca tej instytucji, charakter,
także wybór jego kierownictwa, jest niezależny od administracji rządowej z punktu widzenia obywatela, to jest gwarancja prawidłowości wykonywania obowiązków. I bym powiedział, to oczywiście później jest także widoczne w następstwach tej pracy. No nie przypadkiem jest tak, i to jest też takim, bym powiedział, wyróżnikiem tej instytucji, że niezależnie od tego, jaki był rząd, bo tak było 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu i tak było w tym roku, że my często wobec różnych instytucji publicznych jesteśmy krytyczni. Także tegoroczna kontrola budżetowa skończyła się skierowaniem wniosków kierujących niektórych wysoko postawionych urzędników na dyscyplinę finansów publicznych, negatywnej oceny jednej z państwowych dużych agencji. To z punktu widzenia obywatela to są takie symbole i gwarancje niezależności, która moim zdaniem jest podstawowym elementem budowania zaufania ze strony obywatela do państwa, które ma wbudowane mechanizmy niezależnej kontroli. Dziękuję bardzo. Odnosząc się tutaj do tych dwóch głosów z sali dotyczących właśnie edukacji czy standardów, no jeżeli chcemy edukować i uczyć pewnych zasad, to te zasady muszą gdzieś być spisane, one muszą być wylistowane i one są w jakimś dokumencie zawarte. I no, tym dokumentem jest standard. No, możemy rzeczywiście rozmawiać o tym, czy standard powinien być tak czy inaczej sformułowany, natomiast standard jest zapisem pewnych zasad, które chcemy w sposób ujednolicony komunikować po to, żeby mieć ujednolicony system edukacji, o którym cały czas mówimy. Z takich rekomendacji, wydaje mi się, że chyba jest jeden ważny element, bo żeby było zaufanie do pracy audytora czy kontrolera, to chyba jest jeszcze ważne, aby istniało zaufanie do tych norm społecznych, które są ustalane w społeczeństwie. Tak? I myślę, że jakość tych norm i zasad powoduje, że tworzy się pewien kapitał społeczny, a bądź się też nie tworzy, tak? Bo albo większość społeczeństwa będzie przestrzegać tych zasad, będzie współpracować ze sobą albo nie. Więc myślę, że z takich rekomendacji myślę, że ważne jest zwrócenie uwagi na jakość zasad, które jednostki, przedsiębiorcy mają stosować. I tu bym odnieść się tak, myślę, w dwóch słowach do prawa podatkowego. Mogę jeden szacowliwy przykład o budowaniu zaufania. Proszę Państwa, no, współpracujemy ze wszystkimi organami kontroli, współpracujemy także z organem kontroli Chin. Tak jak mówiłem, on ma pewną swoją specyfikę i kiedy rozmawiałem z szefem tego organu kontroli, rozmawialiśmy w pewnym momencie o korupcji, przyjmowaniu korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych i powiem Państwu, jak się buduje zaufanie w poszczególnych krajach. No i go pytam z ciekawości, no bo Państwo też słyszeliście czasami o pokazowych procesach skazujących różnych notabli publicznych w Chinach za korupcję z rozstrzeleniami włącznie. No i ja go pytam z ciekawości, no to ilu mieliście skazanych za korupcję działaczy Komunistycznej Partii Chin? Ani jednego. Ja mówię, jak to jak ani jednego? No przecież partia nie może sobie pozwolić na taki brak zaufania i taki pokaz braku skuteczności. Jeżeli jest postępowanie korupcyjne i wiemy już, że będą stawiane zarzuty, to przed postawieniem zarzutów dany organ partii ma obowiązek wydalenia tego członka z partii. Przecież nie będziemy członka KPCZ skazywać za korupcję. On może być bezpartyjny i to jest też budowanie zaufania do partii. To ja zakończę jeszcze dodaniem w takim razie, bo to jest bardzo dobre zakończenie, ale dodam do tego, co panowie już wszyscy powiedzieli, a co umknęło, myślę, a co jest w mojej ocenie istotne, czyli ta etyczna postawa audytorów i kontrolerów, która jest u podstaw tego wszystkiego, o czym panowie mówili. Szanowni Państwo, starając się odpowiedzieć na zapotrzebowanie organizatorów, staraliśmy się dotrzymać terminu, tylko troszkę przedłużyliśmy, udało nam się troszkę skrócić ten opóźnienie. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy, Mariuszu, rozumiem, na przerwę. Tak, teraz...